Jesteśmy na żywo. Dobry wieczór Państwu, Piotr Bruliki z Fundacji Janusza Kurtyki. Mam zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną debatę z cyklu Historia, Prawda, Teraźniejszość, jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości 3.0. Dzisiejsza debata zatytułowana jest Dyplomacja naukowa, dokonania i wyzwania. Pragnę powitać naszych dzisiejszych gości. Pani doktor Monika Szkarłat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór. Pan profesor Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Pan profesor Patryk Pleskot, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Rzeszowski. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Moderatorem dzisiejszego spotkania jest pani doktor Katarzyna Marzęda-Młynarska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór. Cykl Historia, Prawda, Teraźniejszość, jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości 3.0 stanowi część następujących projektów i zadań publicznych. Podium, trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji imienia Janusza Kurtyki w stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej parasolowej i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Historia, prawda, teraźniejszość, jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości 3.0. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Partnerem medialnym cyklu jest portal blogpress.pl. Patronami medialnymi cyklu są Tygodnik do Rzeczy, miesięcznik Historia do Rzeczy, portal historia.org.pl oraz portal historykon.pl. Głos przekazuję prezesowi zarządu Fundacji imienia Janusza Kurtyki, panu Pawłowi Kurtyce. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Piotrze. Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia do udziału w debacie, za przyjęcie zaproszenia do moderacji. Cieszę się, że możemy w takim gronie się spotkać po to, żeby rozmawiać o dyplomacji naukowej. Jest to dla nas, jako dla Fundacji imienia Janusza Kurtyki, szczególnie ważny obszar, dlatego że nasz najważniejszy projekt, czyli Nagroda imienia Janusza Kurtyki, to tak naprawdę takie narzędzie działania, które ma wspomagać promocję polskiej nauki, najlepszych pozycji wybranych w wieloetapowej konkursowej procedurze zakończonej recenzjami naukowymi. Tych pozycji już wydanych na rodzimym rynku książkowym, naukowych o polskiej historii, które następnie tłumaczymy, bo nasz projekt to nie nagroda, a narzędzie właśnie promocji polskiej historii na świecie, które następnie tłumaczymy i wydajemy w międzynarodowych wydawnictwach naukowych z globalnym zasięgiem dystrybucji. Tak więc po to w zasadzie powstała Fundacja imienia Janusza Kurtyki, żeby w jakiś sposób z poziomu organizacji pozarządowej zainteresować się przestrzenią promocji polskiej nauki. My zajmujemy się akurat tym wycinkiem, którym jest historia, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej. Natomiast jest to temat nam bliski w zasadzie od zarania istnienia naszej organizacji. I bardzo mocno wierzymy w fundacji, że właśnie dyplomacja naukowa jest takim narzędziem pewnego soft power kierowanego z jednej strony do wąskiej grupy specjalistów, natomiast bardzo istotnej grupy, bo grupy, która tak naprawdę zajmuje się wiedzą szeroko rozumianą i grupę, która posiada bardzo duży autorytet do kolegów, którzy pracują na zagranicznych uczelniach, ale również z tej dziedziny, jaką jest dyplomacja naukowa i wzmacnianie polskiego takiego soft power w przestrzeni nauki, no bierze się też pewien prestiż całego kraju, wizerunek Polski na świecie, zarówno wśród tych, którzy się tym interesują, jak i wśród tych, którzy się nie interesują, ale mają pewne wrażenie, pewne bardzo takie emocjonalne może odczucie, nie poparte jakimiś głębszymi przekonaniami. Natomiast summa summarum, ten właśnie wysiłek naukowy, wysoki
poziom danego kraju w tym aspekcie, w tej przestrzeni, no buduje wizerunek państwa na arenie międzynarodowej. No i właśnie dzisiaj chcieliśmy o tym trochę porozmawiać, no bo z jednej strony musimy dokonać pewnego bilansu, gdzie Polska w tym świecie, który pokrótce przed chwilą opisałem, się znajduje, jakie są wyzwania, tego, co udało się dokonać. I tak na dobrą sprawę myślę, że powinniśmy się zastanowić, bo taki jest też cel całego naszego cyklu, jakie są właśnie recepty na to, żeby mimo że potencjał, powiedzmy, ludzki jest duży, to jednak pewne systemowe ograniczenia pokonać, żeby osiągnięcia w tej dziedzinie były jeszcze większe. Mam nadzieję, że dyskusja będzie ciekawa. Wszystkim słuchaczom, widzom tego serdecznie życzę i oddaję głos pani moderator. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja też chciałabym na samym początku serdecznie podziękować za możliwość udziału w tej debacie. Jest mi niezmiernie miło moderować naszą dzisiejszą dyskusję, której tematem wiodącym jest dyplomacja naukowa Polski. No, dzisiaj przed Polską stoi wiele wyzwań, chociażby w kontekście transformacji energetycznej. To skłania do konstatacji, że dyplomacja naukowa, nauka, technologia, innowacje to jest przyszłość, dlatego warto o tym dyskutować. Natomiast odnosząc dyplomację naukową stricte do działalności dyplomatycznej, trzeba powiedzieć, że mimo że dzisiaj mówimy o dyplomacji naukowej jako zjawisku nowym, pojęcie dyplomacji naukowej pojawiło się w dyskursie w 2010 roku, to w przypadku działań polskiej służby dyplomatycznej nauka była już obecna w okresie międzywojennym. Przykładowo w 1925 roku przy MSZ-cie powołano Radę Naukową, której celem było utrzymywanie współpracy naukowej z instytucjami naukowymi w Polsce, także inicjowanie badań, ale także ewidencjonowanie badań, które były interesujące dla MSZ-u. Naszą dzisiejszą dyskusję chciałabym zogniskować wokół kilku tematów. Tych tematów wyodrębniłam 5. Po pierwsze, chciałabym poznać Państwa opinię na temat samej koncepcji dyplomacji naukowej, ponieważ no, tutaj też pojawia się wiele różnych podejść, wiele różnych interpretacji. Jak Państwo rozumiecie tę koncepcję? I także, czy jest zasadne, bo też w dyskursie naukowym pojawia się ten wątek, traktowanie dyplomacji naukowej jako czegoś, co jest odrębne od aktywności w sferze dyplomacji publicznej, szeroko rozumianej. Drugi wątek, jaki chciałabym poruszyć, to jest Państwa ocena dyplomacji naukowej Polski. Przede wszystkim ostatnich 30 lat polskiej transformacji. Takie konkretne pytanie, czy wiedza ekspercka, nauka była ważnym elementem wsparcia dla procesów decyzyjnych w Polsce, budowy wizerunku Polski, czy tak jak przed chwilą powiedział pan Paweł, pan prezes, polskiego soft power. Po trzecie też chciałabym podyskutować na temat tak zwanego kontentu, czyli tego, co powinno stanowić główny element dyplomacji naukowej, w tym przede wszystkim jakie osiągnięcia naukowe, jakie wątki związane z szeroko rozumianą nauką powinny stanowić główną oś działań polskiej dyplomacji naukowej. I także to jakby w tym wprowadzeniu bardzo mocno zostało wyeksponowane kwestia relacji pomiędzy dyplomacją naukową a dyplomacją historyczną, która również no, ostatnio podlega instytucjonalizacji. Czy dyplomacja historyczna mieści się w dyplomacji naukowej, czy też nie? Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? No i ostatni wątek, jeżeli czasu nam wystarczy, który chciałabym poruszyć, to jest wątek relacji pomiędzy nauką a polityką. To jest bardzo ciekawy temat, który dotyczy przede wszystkim korzystania z wiedzy, korzystania z dorobku naukowego, korzystania z doświadczenia naukowców w procesach decyzyjnych. Czy taką zależność, czy taką relację Państwo dostrzegacie, czy wiedza ekspercka, naukowa jest wykorzystywana w Polsce w optymalizacji procesu
decyzyjnego. Tak pokrótce wyglądają tematy, które chciałabym poruszyć. W międzyczasie oczywiście, jeżeli pojawią się pytania od publiczności, będę je Państwu zadawać. I przechodzimy jakby do pierwszego punktu, czyli Państwa opinia, Państwa zdanie na temat koncepcji dyplomacji naukowej. Jak Państwo rozumiecie tą koncepcję? Jeśli chodzi o kolejność, to tak zastosuję tutaj niestandardowe kryterium. Tak jak Państwo w kolejności wyświetlacie mi się na Zoomie, poproszę o wypowiedź. I pierwsza jest pani dr Monika Szkarłat. Także proszę bardzo o wypowiedź. Jak pani rozumie pojęcie dyplomacji naukowej? Oczywiście, dziękuję. Dyplomacja naukowa jest rzeczywiście bardzo, bardzo różnie definiowana. Tych definicji jest w tym momencie bardzo dużo. Jest to pewnego rodzaju konglomerat różnych aktywności, które mają miejsce na przecięciu świata nauki i szeroko rozumianej polityki zagranicznej w wypadku państw, polityki międzynarodowej w wypadku aktorów niepaństwowych, bo również oni tutaj są coraz bardziej aktywni. Jest to na pewno też nowy wymiar dyplomacji i to jest też bardzo ciekawe z punktu widzenia badaczy stosunków międzynarodowych, a szczególnie badaczy właśnie dyplomacji, ewolucji dyplomacji, instytucji dyplomacji, jakie nowe cechy tego typu warianty czy typy dyplomacji posiadają. Na pewno dyplomacja naukowa, bo tutaj pani profesor wspominała o pewnych aktywnościach, które już można znaleźć w działalności MSZ polskiego z okresu przedwojennego. Natomiast ja bym poszła jeszcze dalej, dlatego że my w tym momencie skupiamy się na tym pojęciu dyplomacji naukowej. Ono się stało takim bardzo modnym pojęciem. W literaturze anglosaskiej mówi się, że to jest taki buzzword, takie pojęcie wytrych wręcz, które posiada bardzo duży potencjał dyskursywny tak naprawdę. Ale przecież te praktyki, one są znane od setek lat. Współpraca naukowa, kontakty naukowe były zawsze pewnego rodzaju takim pasem transmisyjnym, szczególnie dla społeczności, narodów, państw, które na przykład były w konflikcie, czy był jakiś kryzys w relacjach między nimi, więc te praktyki czy praktyki umiędzynarodawiania nauki, współpracy naukowej, one są znane. To, że w tym momencie to pojęcie się rzeczywiście pojawiło i jest bardzo, bardzo często używane, to oczywiście z punktu widzenia analitycznego jest bardzo ciekawe. Natomiast z punktu widzenia analizy samej praktyki czy praktyk, które się na nie składają, no to oczywiście trzeba zaznaczyć, że no tutaj nie odkrywamy Ameryki, tylko badamy coś, co tak naprawdę od dawna funkcjonuje w obiegu międzynarodowym. Myślę, że dyplomacja naukowa też dlatego ma teraz swój czas, ponieważ jest to pewnego rodzaju miernik poziomu znaczenia czy docenienia nauki w stosunkach międzynarodowych, w polityce międzynarodowej. I jeśli chodzi też o tą relację pomiędzy polityką a nauką, a na przykład na poziomie państwa i państwowych ośrodków decyzyjnych, to wydaje mi się, że to jest też jeden z mierników, a możemy szacować a priori, czy dyplomacja naukowa danego państwa będzie w ogóle efektywna, analizując relacje pomiędzy polityką a nauką, zaufanie do wiedzy eksperckiej, do wiedzy naukowej ze strony ośrodka decyzyjnego, czy elit politycznych, elit społecznych, szeroko pojętych w danym państwie, więc to jakby to jest też dość istotne. Natomiast
Ja, ponieważ tu było takie pytanie o relacje pomiędzy dyplomacją naukową a dyplomacją publiczną, ja bym bardziej jednak rozumiała dyplomację naukową i łączyła ją z tym, co w tym momencie pojawia się coraz szerzej w dokumentach, szczególnie europejskich i też w literaturze, czyli z dyplomacją gospodarczą czy ekonomiczną. I coś, co jakby z tego połączenia powstaje, co jest bardzo często już teraz używane, dyplomacja innowacyjna. Natomiast zwolennicy tego podejścia odchodzą od łączenia dyplomacji naukowej z dyplomacją kulturalną bądź publiczną, więc ja akurat stoję po stronie właśnie takiego podejścia dyplomacja innowacyjna, to jest ten kierunek rozwoju dyplomacji naukowej moim zdaniem. To tyle może na to. Dziękuję bardzo. No rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o tą współpracę i wymianę naukową, to możemy mówić, że mamy tu do czynienia z procesami ciągłości i zmiany. Ciągłości, bo rzeczywiście nie jest to nowe zjawisko, natomiast zmiany w tym sensie, że skoro pojawia się nowe pojęcie do opisu jakiegoś zjawiska, to znaczy, że to zjawisko jest jakościowo różne od tego, co było wcześniej. Natomiast rzeczywiście tutaj ta kwestia jakby przypisania dyplomacji naukowej czy do dyplomacji publicznej, czy do dyplomacji ekonomicznej, ona zależy od tego, jaki mamy cel. Jeżeli mamy cel budowania pozytywnego wizerunku państwa i poprzez komunikowanie o osiągnięciach, o postępach, o jakości nauki, no to rzeczywiście tutaj bardziej bliżej jest do dyplomacji publicznej, bo tu jest to soft power, prawda, wizerunek państwa. Natomiast jeżeli to ma służyć na przykład modernizacji naszej gospodarki czy rozwiązywaniu problemów takich, o jakich wspomniałam, chociażby w kontekście transformacji energetycznej, no to rzeczywiście bliżej temu do dyplomacji ekonomicznej, bo to jest konkretna wiedza, konkretna technologia, konkretny cel. Teraz poproszę pana profesora Patryka Pleskota o jego opinię, jak on rozumie dyplomację naukową i gdzie sytuuje tą dyplomację naukową, czy bardziej po stronie wizerunku państwa soft power, czy raczej po stronie dyplomacji ekonomicznej i rozwiązywania konkretnych problemów gospodarczych. Proszę bardzo. Myślę, że te różne problematyki się nie wykluczają, tylko się uzupełniają i tworzą pewną złożoną całość. Natomiast też chcę trochę się wytłumaczyć o tyle, że no nie jestem tutaj może specjalistą w dziedzinie dyplomacji naukowej. Jestem historykiem głównie z Instytutu Pamięci Narodowej, dlatego też promowałbym tą opcję, że dyplomacja historyczna wpisuje się w dyplomację naukową, bo szczerze mówiąc tutaj mam jakieś może pole do wypowiedzi. Oczywiście pół żartem, pół serio to twierdzę. I teraz zgadzając się z tym, co panie powiedziały, że mamy do czynienia z pewnymi nowymi formami, nową jakością, to jeżeli popatrzymy moim zdaniem na samą istotę dyplomacji naukowej, tak czy inaczej nierozumianej, to w sumie ona realizuje, mówię, na takim najbardziej podstawowym poziomie no, cele charakterystyczne dla najbardziej klasycznej dyplomacji gabinetowej. Może tutaj będę realizował to stanowisko, czy manifestował stanowisko no, powiedzmy neorealistyczne w stosunkach międzynarodowych, ale pomimo zmieniających się narzędzi, pomimo zmieniających się form, nadal na arenie międzynarodowej oczywiście chodzi o to, żeby zawierać sojusze, żeby wchodzić w współpracę, ale też po prostu, żeby realizować własne cele, czy to w optyce państwowej, czy to w optyce sojuszniczej, prawda? I tu dyplomacja naukowa nie różni się moim zdaniem w tym takim najbardziej pierwotnym znaczeniu od klasycznej dyplomacji. No, trzeba coś dać, trzeba coś brać, prawda? To jest zasada, która się sprawdza zawsze. I proszę Państwa, jak popatrzymy nawet, rozejrzymy się wokół siebie, no to zobaczymy efekty tej dyplomacji naukowej. Sam mogę powiedzieć, jestem w jakiś sposób owocem, czy doświadczyłem tej dyplomacji naukowej, no przez to, że chociażby robiłem doktorat we Francji, prawda? Francuzi płacili mi stypendium, napisałem doktorat, który dotyczył stosunków polsko-francuskich, wymiany naukowej. No w ten sposób, w jakiś sposób, tak prawda, Francuzi z kolei realizowali swoją politykę naukową, wykorzystując, prawda, takie narzędzia jak stypendium, pobyt w Paryżu, możliwość obrony doktoratu. Potem powstała z tego książka, powstały artykuły, które promują w jakiś sposób, prawda, kwestie
wymiany polsko-francuskiej, bo doktorat dotyczył właśnie wymiany polsko-francuskiej. Tak więc sami jesteśmy jakby obiektami, prawda, i celami dyplomacji naukowej. I żeby tutaj były te nawiązania historyczne, no to ja też może znowu lekko prowokacyjnie powiem, że za PRL-u też była dyplomacja naukowa, która polegała, oczywiście trochę w cudzysłowie należało potraktować, która polegała na tym, że wywiad PRL-u starał się wykradać technologię po prostu z Zachodu i był w tym całkiem skuteczny. I nie oszukujmy się, kwestie działalności wywiadowczej i wykradania technologii, prawda, jeżeli nawiązujemy do innowacyjności, no istnieją po dziś dzień i pewnie istnieć będą. Z drugiej strony mamy ten pozytywny aspekt, jak właśnie wymiana naukowa, prawda? Wymiana personalna, wymiana między uczelniami, między ludźmi. I mimo wszystko w PRL-u też to się działo. Właśnie chociażby Francuzi fundowali dużo stypendiów dla humanistów akurat polskich. Tak więc ja widzę tutaj zawsze takie jakby dwie sprzeczne, czy sprzeczne, no może tak, sprzeczne tendencje. Z jednej strony staramy się wypromować, prawda, wypromować coś, co mamy do zaoferowania, pokazać, że to my tutaj jesteśmy innowacyjni, my mamy tą technologię, my mamy te osiągnięcia, a z drugiej strony no, staramy się jednak czerpać, prawda, z tego, co mają inni, starać się to wykorzystywać jakoś na własny sposób. I tutaj jeszcze to bym... Przepraszam za to trochę chaotyczność, ale chcę po prostu pewne wątki poruszać, które może później jeszcze będą rozwinięte. I widziałbym też w tym takim pewnym sprzężeniu dyplomacja naukowa, dyplomacja historyczna, szczególnie kwestie technologii, innowacyjności, nauk ścisłych, a nauk humanistycznych. Tutaj też widzę jakby dwie ścieżki, czy dwie płaszczyzny. No z jednej strony to jest właśnie innowacyjność, z jednej strony wspieranie własnej innowacyjności, z drugiej strony promowanie, czy pokazywanie, że właśnie my tutaj to mamy, prawda, i możemy się tym pochwalić na bazie osiągnięć technicznych, technologicznych, no ale z drugiej strony w dziedzinie nauk humanistycznych, czy takiej troszeczkę bym powiedział walki może o duszę, czy o świadomość opinii międzynarodowej, no to jest promowanie własnej wizji rzeczywistości, własnej wizji przeszłości, prawda, i tutaj jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej trochę do własnego ogródka te kamyczki układam, no bo jednym z założeń działań Instytutu Pamięci Narodowej jest właśnie promowanie wizji historii Polski, prawda? Pokazywanie pewnego obrazu Polski, który chcemy, żeby był on dostrzegany na świecie. I to jest jakby komplementarne, bo może to moje określenie sprzężenie, czy jakby zderzenie było tutaj niefortunne, no to jest jakby dwie strony tego samego medalu, prawda? My mamy te kwestie innowacyjności, technologiczności, nauk ścisłych, no ale mamy też właśnie kwestie jakby postrzegania naszego kraju, czy to jako członka współczesnej społeczności międzynarodowej, ale też mającego taką, a nie inną tradycję, taką, a nie inną historię, która też wyjaśnia pewne postępowania, które podejmujemy, czy kroki, które podejmujemy dzisiaj. Jak rozumiem, te wątki jeszcze będą rozwinięte, bo tu też mam coś do powiedzenia, ale żeby nie przesadzać na razie na tą moją pierwszą wypowiedź, proszę pozwolić, że tyle wystarczy. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście będziemy szczegółowo omawiać te związki pomiędzy dyplomacją naukową a dyplomacją historyczną czy polityką historyczną, ale tutaj pan jakby zwrócił uwagę na istotną kwestię, że one te dwa elementy, one się łączą, natomiast jakby ich cel jest troszkę inny. Ja tutaj raczej dyplomację historyczną czy politykę historyczną widziałabym z jednej strony po pierwsze budowaniu wizerunku i komunikowaniu światu swojej narracji, ale z drugiej strony także jakby też jest to zabieg, który jest takim zabiegiem kontrującym inne narracje, które gdzieś zawładnęły, prawda, mainstreamem i bardzo trudno jest dzisiaj ten sposób myślenia czy patrzenia na pewne wydarzenia historyczne zmienić bez aktywnej, forsownej nawet roli instytucji państwowych, podmiotów pozarządowych. I poprosiłabym teraz pana profesora Marka Konarzewskiego o jego opinię na temat dyplomacji naukowej. Cóż, po dwóch wyczerpujących wypowiedziach moich przedmówców będzie mi dosyć ciężko się w to wpasować, ale spróbuję. Po pierwsze, wydaje mi się, że warto przypomnieć sobie, z jakiego to powodu w ogóle nauka stała się
tą częścią aktywności społecznej ludzkiej, która zawitała do dyplomacji. A stało się to dlatego, że kwintesencją nauki jest współpraca, a nauki współczesnej, kwintesencją nauki współczesnej jest współpraca międzynarodowa. Bez współpracy międzynarodowej nie ma możliwości, żeby rozwijać naukę, w związku z czym w sposób naturalny niejako nauka wkroczyła do dyplomacji albo dyplomacja wkroczyła do nauki. To możemy rozmawiać, gdzie ta konwergencja się zaczęła i w jakim momencie jesteśmy. Ale z pewnością właśnie ta absolutnie podstawowa, fundamentalna cecha nauki jako działalności społecznej spowodowała, że dyplomacja z nauką spotkała się. To jest jedna rzecz. Drugi aspekt, równie ważny w dzisiejszych czasach szczególnie, jest taki, że bardzo wiele z tego, czym się zajmuje nauka, jest neutralne politycznie. Jeżeli mamy problemy z pandemią chociażby, to oczywiście pandemia nie zna granic i w związku z tym są to tematy, które łatwiej przełamują różne, no powiedziałbym, opory i wątpliwości polityczne niż jakikolwiek inne pole aktywności ludzkiej i tej, która wymaga współpracy. Więc często nauka jest takim podstawowym polem, na którym w ogóle możemy rozmawiać z partnerami, z którymi być może z innych powodów nie chcielibyśmy się spotykać. I dopiero potem, po ociepleniu relacji, po budowie pewnego zaufania, właśnie na takim gruncie możemy pójść dalej. Więc wracając do zupełnie początku naszej dyskusji, ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na te dwa fundamentalne, jak sądzę, aspekty aktywności naukowej, które sprawiają, że nauka, działalność naukowa jest tak bliska dzisiaj dyplomacji. A teraz no, dwa zdania na temat tego, gdzie tą dyplomację naukową powinniśmy lokować, czy bardziej w dyplomacji publicznej, czy właśnie bliżej dyplomacji ekonomicznej. No mam z tym problem, ja mówię tutaj w tej chwili jako praktyk, bo zajmowałem się tym wiele lat. Przyznaję szczerze, że w polskich warunkach to jest wciąż przede wszystkim dyplomacja publiczna, z różnych powodów, o których być może będzie jeszcze okazja, żeby tu wspomnieć. Natomiast jak to powinno wyglądać w idealnym świecie? Wydaje mi się, że źle by było, gdybyśmy to próbowali troszeczkę na zasadzie akademickiej szatkować, bo to rzeczywiście jest bardzo dynamiczna dziedzina, która czasami ma wiele wspólnego i powinna mieć wiele wspólnego z dyplomacją publiczną, szczególnie wtedy, kiedy chodzi o sprawy wizerunkowe. I to myślę, że dyplomacja historyczna, jeżeli w ogóle tego przymiotnika to używać, to pewnie ciąży właśnie w tą stronę, a też w bardzo wielu momentach skłaniamy się ku tej części bardziej technokratycznej, o której pani doktor Monika Szkarłat wspominała, a też zdarza się, i to wcale nierzadko, że konkretna aktywność jest pewnym, powiedziałbym, spotkaniem tych wszystkich trzech dziedzin czy aktywności, która każda z osobna można byłoby rozważać tutaj jako część dyplomacji, tak? No bo jeśli na przykład rozmawiamy o spuściźnie Marii Skłodowskiej-Curie, no to niewątpliwie budujemy polski wizerunek, jednocześnie niewątpliwie spotykamy się na gruncie nauk przyrodniczych, a więc w sumie jest to technokracja, a jednocześnie również no, możemy próbować na tym budować projekty, które będą sięgać zdecydowanie dalej w stronę ekonomiczną, więc no taki pierwszy przykład z brzegu, ich jest znacznie, znacznie więcej. Więc rekapitulując, wydaje mi się, że właśnie współpraca i do pewnego stopnia neutralność, przynajmniej znacznej części działalności naukowej, to są te dwa wyróżniki, które sprawiają, że dyplomacja naukowa powstała i ma się dobrze. Dziękuję bardzo. No, tutaj rzeczywiście pojawiły się dwa wątki. To ten wątek, do którego pan profesor nawiązał odnośnie tej apolityczności czy neutralności politycznej nauki, to jest właśnie też nauka dla dyplomacji, czyli wiele takich nawet z historii znamy sytuacji, gdzie państwa ze sobą nie rozmawiały na stopie oficjalnej, natomiast współpracowały w różnych inicjatywach i tutaj chociażby ten przykład Arktyki jest dobry, gdzie państwa no, współpracowały, prawda, mimo że tych relacji oficjalnych nie było. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście mamy coś takiego jak dyplomację dla nauki, czyli wykorzystywanie instrumentów, którymi dysponuje aparat państwowy, po to, żeby rozwijać współpracę naukową, po to, żeby czerpać z tego, co inni już osiągnęli,
żeby uczyć się, żeby również przyciągać do siebie naukowców, innowacje, technologie. Dziękuję Państwu bardzo za te wypowiedzi i w ten sposób przechodzimy do naszego drugiego tematu. Osadzimy tę dyskusję w kontekście Polski. Chciałabym Państwa poprosić o wypowiedź, o to, jak oceniacie dyplomację naukową Polski z perspektywy czasu. Czy patrząc wstecz na 30 lat polskiej transformacji, wiedza naukowa, ekspercka była ważnym elementem wsparcia dla procesów decyzyjnych? Jak wygląda dzisiaj polski potencjał naukowy? Czy jest on wykorzystywany na tle innych państw? Jeżeli nie, to jak wzmocnić obecność nauki, jak wzmocnić tą widoczność Polski na arenie międzynarodowej i czy w ogóle jest to możliwe, biorąc pod uwagę to, że Polska jednak jest państwem średniego rzędu i te zasoby ma ograniczone, jeśli chodzi o porównanie do innych państw przodujących w dyplomacji naukowej. I znowu zastosuję to samo kryterium, poproszę panią doktor Monikę Szkarłat jako pierwszą o wypowiedź. To jest bardzo, bardzo szeroki zakres pytań i wydaje mi się, że aż tak dużo czasu nie mamy, aby przeanalizować nawet sam okres transformacji społeczno-gospodarczej i jaki tutaj udział ten komponent naukowy miał. Wydaje mi się, że warto jest się w kontekście analizy dyplomacji naukowej danego państwa, warto jest się skupiać na tym momencie, kiedy instytucje państwa zaczęły sobie uświadamiać, że prowadzą dyplomację naukową, zaczęły te procesy nazywać, kategoryzować, ujednolicać właśnie pod tym konkretnym terminem, pojęciem czy kategorią. A to ma, jeśli mówimy o Polsce, to ma stosunkowo krótką historię, dlatego że osadzając to w dokumentach, czy posiłkując się dokumentami, które gdzieś wspominają o tym pojęciu, czy wskazują na to pojęcie, to jest tak naprawdę rok 2015 i kolejne lata, gdzie rzeczywiście początkowo dość intensywnie to pojęcie było eksploatowane i rzeczywiście powstawały dokumenty strategiczne, dokumenty polityczne, które nakreślały cele, nakreślały instrumenty dyplomacji naukowej Polski. Część z tych dokumentów ujrzało światło dzienne, część z tych dokumentów nie znalazło swojego miejsca i swojej implementacji. Także w kontekście właśnie zarysowania, zdefiniowania celów, to tutaj głównie w tych dokumentach, to co tam czytamy, to jest głównie skupienie się przede wszystkim na, jeśli używając takiej triady podziału tych celów na dostęp, współpraca, wpływ, to nasze cele skupiają się głównie wokół tych dwóch pierwszych, czyli dostęp szeroko pojęty do infrastruktury badawczej, do zasobów ludzkich, do szeroko pojętej myśli technologicznej innych podmiotów, bo tu jeszcze chciałabym jakby dodać do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, bo trochę zapominamy, cały czas mówimy oczywiście o państwach i o tym, że one prowadzą bądź też nie prowadzą dyplomację naukową, ale nie zapominajmy, że ten nowy wymiar dyplomacji to są przede wszystkim aktorzy niepaństwowi i tutaj też jest bardzo ciekawa zmiana roli państw w kontekście tej aktywności aktorów niepaństwowych, bo one też mają swoją dyplomację naukową. Dalej kolejny ta grupa celów to jest współpraca i tutaj można powiedzieć, że tak naprawdę
To są te dwa obszary dominujące, jeśli chodzi o Polskę, a przede wszystkim skupienie się na internacjonalizacji polskiej nauki, czyli tym, co Royal Society w 2010 roku w tej taksonomii składającej się z trzech elementów określił jako dyplomację dla nauki. Natomiast ta część określana jako wpływ w wypadku Polski oczywiście występują pewne przykłady, aczkolwiek to nie jest obszar dominujący. Tego nie można, my nie możemy porównywać się w tym aspekcie na przykład do Francji czy Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, które mają bardzo duży nacisk położony właśnie na ten trzeci aspekt, czyli na generowanie wpływu, czyli tak naprawdę instrumentalizację nauki dla celów realizacji polityki zagranicznej, a także innych sektorów polityki państwa, bo to może być też polityka gospodarcza czy każda inna polityka sektorowa, ale wtedy no, jest mowa bardziej o instrumentalizacji nauki. Także w kontekście polskim i celów takich uświadomionych przez instytucje i to też istotne, jakie instytucje tutaj brały w tym udział, dlatego że to jest też wyróżnik tych nowych wymiarów dyplomacji, że to nie jest tylko i wyłącznie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a wręcz Ministerstwo Spraw Zagranicznych jakby oddaje pole innym instytucjom i w wypadku Polski, co oczywiście nie jest tylko naszą charakterystyką, przeważają tak zwane działania oddolne, bottom up i instytucje, które funkcjonują w obiegu naukowym, bo to mogą być na przykład Akademie Nauk, bo to mogą być instytuty badawcze, uczelnie, to mogą być zespoły naukowców bądź indywidualni naukowcy, a z drugiej strony ta rola koordynująca jest właśnie pełniona przez instytucje przede wszystkim takie jak resort nauki, w niektórych państwach będzie to też resort zajmujący się na przykład przedsiębiorczością czy innowacyjnością czy rozwojem technologicznym, więc tutaj znacznie szerszy zakres podmiotów, nawet na tym poziomie krajowym, bierze udział. Natomiast MSZ jest tak naprawdę albo zwornikiem tych wszystkich działań, albo taką instytucją, która po prostu koordynuje, udziela też pewnego wsparcia właśnie w kontekście przede wszystkim tego wymiaru zewnętrznego, czyli po prostu służby dyplomatyczno-konsularnej, która jest dopełnieniem tych wszystkich aktywności. Oczywiście też jakby ostatnie zdanie tu z mojej strony, nie możemy też zapominać o tym, że Polska jako członek Unii Europejskiej funkcjonuje również w tych strukturach europejskich i mam nadzieję, że też o tym będzie jeszcze możliwość poruszenia tego tematu, dlatego że no dosłownie kilka miesięcy temu, bo to jest lipiec, Komisja Europejska bardzo mocno zaktywizowała się, mam na myśli lipiec tego roku oczywiście, bardzo mocno zaktywizowała się, jeżeli chodzi o własną koncepcję dyplomacji naukowej i wykorzystanie do tego delegacji zagranicznych, które są powoływane przez DG do spraw badań naukowych i innowacji, natomiast funkcjonują w ramach struktury delegacji zagranicznych Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, więc tutaj jeszcze ten dodatkowy element, czy ten dodatkowy wymiar zarządzania na poziomie ponadnarodowym, czy nawet ponadnarodowym w kontekście sumarycznej oceny dyplomacji naukowej Polski jest bardzo, bardzo ważny i będzie ważny. Myślę, że dopiero będzie ważny w przyszłości. To na razie tyle. Dziękuję bardzo. No rzeczywiście tutaj patrząc na rolę MSZ-u, ona
raczej tworzy ramy, pewne ramy instytucjonalne, prawne do tego, żeby ta współpraca naukowa mogła się rozwijać. Natomiast ten wątek, o który pytałam, dotyczący jakby podsumowania 30 lat transformacji, on dotyczy Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej przecież jesteśmy już dosyć długo i też tam pojawia się ta kwestia wykorzystania mechanizmów, jakie oferuje Unia, do tego, żeby być widocznym, żeby realizować swoje interesy poprzez instytucje europejskie właśnie w kontekście no, chociażby polityki grantowej, nadawania tonu, jeśli chodzi o tematykę, która jest preferowana. I tutaj patrząc na efektywność i to, jak wygląda ten bilans, on nie jest dla nas zbyt korzystny, jeśli chodzi o Unię Europejską. Teraz chciałabym poprosić o wypowiedź pana profesora Patryka Pleskota, jak pan widzi te 30 lat, jakie widzi pan pozytywy, negatywy, jak pan ocenia tą dyplomację naukową, chociaż tak jak powiedziała pani doktor Monika Szkarłat, w sensie formalnym ona pojawiła się w dokumentach rządowych dosyć niedawno. No tak, jako historyk ta perspektywa 30 lat historyczna jest tutaj dla mnie rzeczywiście kusząca. Znowu jakby wychodząc najpierw od tej kwestii promowania nauki, osiągnięć techniki czy technologii, raczej innowacyjności. No żeby je promować, to trzeba mieć co promować, prawda? Natomiast pamiętajmy, jaki był punkt wyjścia tej transformacji. To jest totalny upadek państwa w wymiarze politycznym, gospodarczym, społecznym, naukowym, przynajmniej od strony materialnej. Tak więc startowaliśmy naprawdę niemalże od zera. Henryk Samsonowicz, minister edukacji narodowej, wspominał, że nie mógł prowadzić właściwie żadnej polityki na początku, kiedy objął tekę ministra w rządzie mazowieckiego, bo musiał codziennie podpisywać setki dokumentów z waloryzacją pensji, które w wyniku hiperinflacji rosły i to była jego działalność. To było to, co mógł robić. Wymiana naukowa. Proszę bardzo, kiedy pierwsi studenci zaczynają wyjeżdżać na zachód, kiedy już no, mogą? To jest powiedzmy połowa lat 90., czy druga połowa 90. i jeżeli student polski jedzie do Stanów Zjednoczonych, to nie jedzie, żeby studiować, tylko żeby pracować w ramach work and travel, po prostu na przysłowiowym zmywaku zarabia po prostu na życie. No, od takiego poziomu startujemy. Oczywiście też te nasze oczekiwania muszą być o tyle ograniczone, że jak słusznie pani moderator zauważyła, no jako państwo średnie, no też niestety te nasze oczekiwania powinny być średnie. No nie przegonimy pewnie w potędze naukowej Stanów Zjednoczonych czy innych państw po prostu większych od nas. Ale zwracam uwagę na ten bardzo niski poziom startu. To oczywiście to nie jest wina późniejszych ekip już demokratycznych, prawda, ale po prostu momentów, z którego startujemy. I trudno jest prowadzić tą dyplomację, no skoro nie ma właściwie się za bardzo argumentów do działań, bo no często to się rozbija o pieniądze, prawda? No co tu dużo mówić. Jeżeli tych pieniędzy nie ma, jeżeli ten PKB na naukę, prawda, był niezwykle niski przez no, przynajmniej 20 prawda, lat pierwszych trzeciej RP, no to jak możemy mówić o rozwoju, o innowacyjności, o nowych technologiach? Jest to bardzo po prostu utrudnione. Natomiast na poziomie jakby sprzedawania w neutralnym tego słowa znaczeniu wizerunku, prawda, Polski na arenie międzynarodowej, czyli ta dla mnie ta druga płaszczyzna według jego schematu, prawda, tutaj zarysowałem działania, to mam wrażenie, chociaż to jest zupełnie zrozumiałe zjawisko, że na początku po 1989 roku skupiliśmy się głównie na sobie, prawda, na patrzeniu w przeszłość, na próbach rozliczania, nierozliczania przeszłości komunistycznej. No przecież te spory trwają zresztą do dzisiaj i pewnie jeszcze trwać będą. Jeżeli wychodziliśmy na zewnątrz z tymi naszymi jakby oczekiwaniami czy potrzebami, to raczej właśnie po to, żeby te nasze potrzeby realizować. No to jest zwrócenie się do Rosji, żeby uznała sprawę Katynia, prawda, za ich winę. Kwestia potwierdzenia granic, prawda, polsko-niemieckich po zjednoczeniu. No to było coś, co dla nas było ważne jako interes państwowy, narodowy. Obecnie mam wrażenie, że trochę to się zaczęło zmieniać w tym znaczeniu, że nie tylko nam już zależy jako prawda, podmiotom czy krajowi, który stara się prowadzić dyplomację naukową, na to, żeby załatwiać no, własne sprawy, czy jakby sprzedawać to, na co nam, co jest dla nas ważne, ale też zaczynamy powoli zwracać uwagę na to, co dla świata może być, prawda, istotne z tego, z tej naszej przeszłości, czy z tej naszego doświadczenia, z naszego
z naszej też obecnej sytuacji. Czyli taka ta zmiana, jakby przejście zainteresowań. Już nie tylko próbujemy na arenie międzynarodowej załatwiać własne sprawy związane z przeszłością głównie, ale staramy się bardziej aktywnie patrzeć, co można by zaproponować, prawda, światu, co dla świata może być atrakcyjne z naszej strony. I to jest na pewno, jeśli chodzi o taki wizerunek, dążenie do wolności, prawda? To ostatnio prezes właśnie IPN-u, Karol Nawrocki, mówił, że drugie imię Polski to wolność, prawda? No oczywiście to jest jakieś hasło, ale może to jest właśnie próba sprzedawania tego pozytywnego wizerunku, bo i to jest ostatni mój wątek, muszę do tej historii nawiązywać. Proszę też zobaczyć, że również ta kwestia wizerunkowa ma swój bagaż przeszłości. No to jest jednak wizja odziedziczona po komunistach, zwłaszcza takie wydarzenia jak marzec 68, sprawił, że Polska wchodziła w 89 rok, czy w kwestię w okres demokracji, z łatką państwa antysemickiego, prawda, z której do dzisiaj się jeszcze pewnie do końca nie wyzwoliliśmy, ale jak rozumiem, to jeszcze ewentualnie będziemy poruszać dalej. Tak, relacje między polityką, dyplomacją historyczną, a dyplomacją naukową troszkę później. Natomiast jakby podsumowując to, co pan powiedział, ja myślę, że tutaj to jakby nieuniknione było po 89 roku takie spojrzenie na historię, ponieważ o tym nie można było mówić. Więc kiedy można było mówić, to wszystko przybrało na sile. Natomiast w kontekście tego, co pan powiedział o tej pustyni, która się pojawiła, jeśli chodzi o możliwości materialne nauki, ja myślę, że tutaj ten wybór kierunków polityki zagranicznej i takiej szansy modernizacyjnej, bo przecież Polska już w 91 roku podpisała układ stowarzyszeniowy ze wspólnotami, więc to był ten kierunek i tam widziano tej szansy na modernizację, a także na podniesienie tego poziomu współpracy naukowej, międzynarodowej właśnie poprzez otwarcie się na państwa Europy Zachodniej, również poprzez członkostwo w Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo i teraz pana profesora Marka Konarzewskiego proszę też o wypowiedź na ten temat, jakby z innej perspektywy, z perspektywy nauk ścisłych, jak pan to ocenia? Nie, jeśli pani pozwoli, ja troszkę inaczej to ujmę. To znaczy, po pierwsze chciałbym, może nie rekapitulując 30 ostatnich lat, bo to nie sposób w krótkiej wypowiedzi zrobić, raczej odwrócić pytanie i zastanowić się, czy polska dyplomacja wykorzystała te szanse i potencjał, który sprawia, że dyplomacja naukowa jest tak istotnym narzędziem w arsenale aktywności zagranicznej wielu państw. I oczywiście odpowiedź jest negatywna, nie byliśmy w stanie z tego skorzystać. Powodów jest wiele, ja skupię się tylko na kilku dosłownie. No po pierwsze nie mieliśmy, wbrew temu co troszkę tutaj brzmiało w Państwa wypowiedziach, możliwości strukturalnych, mówię o instytucjonalnych. One teoretycznie zawsze były, w MSZ-cie również. Wiem co mówię, MSZ opuściłem parę miesięcy temu. To znaczy jeżeli popatrzymy na kluczowe placówki dyplomatyczne, to tam zawsze było stanowisko radcy do spraw i tutaj między innymi była zawsze w portfolio takiej osoby dyplomacja naukowa, nawet jeżeli nie nazywała się w ten sposób jeszcze wtedy. Pani doktor Moniko, proszę mi wierzyć, w dokumentach państwowych dyplomacja naukowa pojawiła się co najmniej w 2008 roku, a być może wcześniej, ja tego nie śledziłem, ale może nie chodzi tutaj o konkretne daty, natomiast sam powiedzmy modus operandi na pewno był, z tym, że on był bardzo efemeryczny. Od czasu do czasu zjawiała się osoba bądź grupa osób gdzieś w którymś resorcie, w MSZ-cie bądź w resorcie nauki, które zauważały, że jest takowa potrzeba i przez okres czasu, kiedy te osoby piastowały stosowne funkcje, rzeczywiście coś się działo. Potem, jak to w polityce, te osoby odchodziły, pamięć instytucjonalna w Polsce jest niebywale krótka, i efekt był taki, że to wszystko było po prostu, mówiąc krótko, nie funkcjonujące przez następny czas, aż do kolejnego takiego właśnie epizodu i tak dalej, i tak dalej. I niestety ten stan trwa do dzisiaj. My nie mamy instytucjonalnie na poziomie resortów żadnego mechanizmu, który by pozwalał na wykorzystywanie potencjału, jaki daje dyplomacja naukowa.
to tak krótko i być może będą jeszcze inne okazje, żeby ten temat rozwinąć. Natomiast rzeczywiście zgadzam się tutaj z tym, co pani Monika powiedziała, że tak naprawdę dyplomacja w tym okresie ostatnim, przynajmniej 10, może nie, ale powiedzmy 20 lat, była głównie uprawiana przez instytucje poza, powiedzmy, centralnymi instytucjami. Tutaj Polska Akademia Nauk jest oczywiście przede wszystkim najbardziej wyraźna w jej działalność ze względu choćby na utrzymywanie stacji zagranicznych, które faktycznie, no, prawdę powiedziawszy, wypełniały właśnie tą lukę, tak? Oprócz tego, no, aktywność tych największych polskich uniwersytetów, które również miały możliwość współpracy naukowej znacznie szerszej niż ta, która była oferowana przez urzędy centralne. Więc to się działo, aczkolwiek, no, nie nazywaliśmy tego może dyplomacją naukową jeszcze wtedy sensu stricte. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje, to wciąż brak, i wrócę do tego na chwilę, pewnego systemu, który umożliwiłby nam wykorzystanie potencjału, który już w tej chwili, tu się zgodzę z Państwem jak najbardziej, jest na tyle poważny, że mógłby być znacznie efektywniej użyty w projekcji naszych interesów w polityce zagranicznej, a przecież na tym polega dyplomacja, z użyciem tych wszystkich środków, które są tak skutecznie wykorzystywane przez państwa znacznie większe od nas. O Francji Państwo mówili, Stany Zjednoczone, oczywiście Wielka Brytania i tak dalej. Można byłoby długo i tutaj osobno sobie powiedzieć, jak oni to robią. To są bardzo dobre wzorce i tu nie trzeba niczego wymyślać. Wystarczyłoby część z nich spolonizować, zaimplementować u nas i wydaje mi się, że można by to z wielkim powodzeniem zrobić. Od czego trzeba by zacząć? Ano od tego, żeby właśnie do jakiegoś stopnia dyplomację naukową zinstytucjonalizować, czyli upewnić się, że dłużej niż tylko na kilka lat możliwe będzie funkcjonowanie w placówkach dyplomatycznych, przynajmniej niektórych, w takich stanowisk, które, no, pozwolą na budowę takiej sieci właśnie współpracy, bo budowa tej sieci trwa bardzo wiele lat i bardzo łatwo to stracić, natomiast odtworzyć jest niebywale trudno. Trzeba mieć zaplecze intelektualne na uniwersytetach w postaci badaczy, którzy się będą tym zajmować. Naprawdę bardzo się cieszę, że w Polsce to się już zaczęło. Patrzę, przepraszam jeszcze raz tutaj na panią dr Szkarłat, jest najlepszym przykładem tego, że mamy tutaj wreszcie osoby, które chcą się tym zajmować, no, profesjonalnie po prostu i zwyczajnie, tak? I to jest taki zasób intelektualny, bez którego dyplomacji naukowej nie da się robić po prostu. No i wreszcie trzeba mieć odbiorcę tej aktywności w postaci zarówno uczelni, jak i przede wszystkim instytucji centralnych, które będą w stanie skonsumować tą wiedzę i te możliwości, które dyplomacja naukowa stwarza. I proszę mi wierzyć, że tutaj tego nam jeszcze niebywale brakuje. Z jakich powodów możemy o tym rozmawiać? Mam tutaj pewne przemyślenia, ale to chyba nie jest ten moment, żeby o tym w tej chwili mówić. Więc konkludując, wydaje mi się, że nie byliśmy w stanie tych potencjałów drzemiących w polskiej nauce, gdy chodzi o jej spożytkowanie w dyplomacji naukowej, w ostatnich 30 latach wykorzystać. Rzeczywiście, no, takim najlepszym przykładem jest to, że w kolejnych programach ramowych Unii Europejskiej wkładaliśmy więcej funduszy, niż byliśmy w stanie z tego wyciągnąć. A dlaczego? Bo one były źle wynegocjowane z naszego punktu widzenia. A kto powinien to negocjować? No oczywiście ci wszyscy, którzy się dyplomacją naukową zajmują. Więc tutaj jest to najlepszy przykład na to, jak żeśmy, no, niestety tych szans nie wykorzystali. W innych dziedzinach być może się trochę lepiej nam to udało. Gdy wrócimy na przykład do budowy wizerunku, to uważam, że przynajmniej niektóre działania prowadzone na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat były bardzo zasadne i bardzo celowe, choćby docieranie do autorów podręczników akademickich historii w różnych częściach świata po to, żeby poprzez nich wpłynąć na treści tychże podręczników. No, doskonały sposób na budowanie wizerunku. Myślę, że pan profesor Pleskot mógłby coś więcej na ten temat powiedzieć. Ja byłem świadkiem, byłem częścią tego typu działalności. Wiem, jak się to robi, wiem, jak jest to trudne, a wiem jednocześnie, jak to jest potrzebne i jak jest skuteczne. Pod warunkiem, że się wie, do kogo dotrzeć
i ma się osoby, które potrafią to zrobić. No właśnie, takich dyplomatów naukowych, których nawet nie trzeba, powiedziałem, z imienia i nazwiska dyplomatami naukowymi nazywać. Ale jak się ich uda zaprosić do takiej działalności, to potem rzeczywiście efekty są czasami zdumiewające. To tyle może w tym momencie. Dziękuję bardzo. Tak podsumowując, rzeczywiście patrząc, pan profesor do tego nawiązał, do dyplomacji publicznej, przecież dyplomacja publiczna pojawiła się i Departament Dyplomacji Publicznej w 2009 roku w MSZ-cie i jakby ta instytucjonalizacja i ten proces kształcenia kadr zaowocował. Oczywiście no, wiele jest jeszcze do zrobienia tutaj, tak jak będziemy mówić o polityce historycznej w sferze narracji historycznej, jakie ona ma szanse, polska narracja, przebić się do opinii światowej. Natomiast to dało nowy impuls. To jakby też zaktywizowało działania państwa. Natomiast być może remedium jest wola polityczna i wola polityczna, która przełoży się na konkretne rozwiązania instytucjonalne, a te rozwiązania instytucjonalne w perspektywie czasu zaowocują profesjonalną grupą osób zajmujących się dyplomacją naukową. Tutaj pan profesor, ja tego nie poruszyłam w tych, czy jakby nie zawarłam w tych problemach do dyskusji, ale poruszył bardzo ważną kwestię. Jakie jest remedium? Jakie są po pierwsze przyczyny, ale po drugie co zrobić, żeby to zmienić? Bo ten bilans oceny tych 30 lat nie jest pozytywny. Każdy z Państwa ma jakieś swoje doświadczenie, przemyślenia, więc zanim przejdziemy do kolejnego jakby punktu, ja bym chciała Państwa o to zapytać, jak tą sytuację odwrócić, jak Wy widzicie, jakie rozwiązania na przyszłość, które te negatywne trendy odwrócą. I może teraz, skoro pan profesor wywołał ten temat, ja bym pana profesora poprosiła, Marka Konarzewskiego jako pierwszego, żeby swoje przemyślenia, które jak stwierdził posiada, przedstawił na ten temat. Ale przepraszam, bo widziałem, że pani doktor Szkarłat chciała pewnie coś dopowiedzieć do poprzedniej wypowiedzi, więc jeśli to jest wciąż jeszcze, to proszę mi wybaczyć, że wejdę tutaj w rolę moderatora, ale nie chciałbym, żeby uronić coś z tego, co pewnie pani Monika chciałaby nam w tej chwili przekazać. Tak? Dobrze czytam? Przepraszam. Tak, chciałam tylko dodać jedną uwagę, aczkolwiek wydaje mi się, że to będzie się łączyło z tym, co profesor będzie mówił o remedium, bo mi się wydaje, że jakby tutaj nie tylko powinniśmy skupiać się na tym, co może zrobić i co można zrobić w MSZ-cie bądź z MSZ-em, ale ponieważ my tak naprawdę działamy w ramach, czy łączymy dwie polityki, które mają bardzo różny timing, naukę i politykę zagraniczną, czy politykę międzynarodową, to ważne jest tutaj w każdym państwie międzyresortowa koordynacja. Tego nie może robić jedno ministerstwo, wręcz powiedziałabym również, że tego nie mogą robić tylko i wyłącznie instytucje centralne. Bo w państwach, które mają bardzo zaawansowane systemy takiej świadomej dyplomacji naukowej, mówi się również o tym poziomie subpaństwowym, gdzie władze regionalne, społeczności lokalne również posiadają na przykład biura zagraniczne i w ramach tych biur zagranicznych jest ten element promocji nauki właśnie, która się dzieje w ramach konkretnego regionu. Wydaje mi się, że w Polsce jest to tylko i wyłącznie województwo pomorskie i Pomorski Urząd Marszałkowski takie biuro posiada, z tego co pamiętam, ale też no, funkcjonują również organizacje międzynarodowe zrzeszające na przykład Akademię Nauk z poszczególnych państw, więc tutaj w tej koordynacji, no, nazywając to międzyresortową, ale jednak trzeba schodzić w dół. To muszą być agencje wykonawcze również. One naprawdę robią bardzo, bardzo dobrą, ważną pracę też w wypadku Polski, zarówno NCN, który jest bardziej, można powiedzieć, od tej strony budowania doskonałości naukowej, NAWA, również kolejna agencja, która zajmuje się tym aspektem wpływu, tym aspektem promocji nauki,
No i właśnie schodząc w dół, te poszczególne jednostki, które są zainteresowane działalnością badawczo-innowacyjną, mogą być to również innowacyjne firmy, które mają ten komponent badawczo-innowacyjny. One też powinny wchodzić w ten dialog, w tą debatę. Więc jakby konkludując, wydaje mi się, że nie jest, bo jak państwa czy rządy bardzo często popełniają taki błąd, że kopiują to, co jest gdzieś. I na przykład patrzą na Francję, widzą, okej, we Francji to działa, Francuzi mają dokument, czyli strategię dyplomacji naukowej z 2013 roku, to napiszmy sobie swoją. To nie jest potrzebne. Brytyjczycy nie mają takiego dokumentu, ale na przykład Brytyjczycy mają tradycję doradców naukowych, resortowych, jak również głównego doradcy rządu naukowego. I tu właśnie ten kontekst związku polityki z nauką i docenienia wiedzy eksperckiej, więc rozwiązania mogą być bardzo różne, nie trzeba tego zapisywać w dokumencie, ale ja bym to, co, jeżeli miałabym radzić coś naszemu rządowi, to na pewno powrót do tej koordynacji międzyresortowej, takiej szeroko rozumianej. To tak ad vocem chciałam dodać. Ja myślę, że tutaj ta dyskusja, która się przetoczyła w kontekście dyplomacji ekonomicznej i tego wreszcie uporządkowania tej dyplomacji ekonomicznej, dowartościowania regionów, powołania jednostek na poziomie regionów do promocji ekonomicznej, to jest też dobry przykład. Tylko tak jak powiedziałam, wola polityczna i dostrzeżenie problemu to są kluczowe elementy, które mogą ten proces zainicjować, bądź jeżeli jest zainicjowany, przyspieszyć. Dobrze, dziękuję za to dopowiedzenie i może wrócimy do pana profesora Marka Konarzewskiego, pana profesora przemyślenia na ten temat. Tak, postulat współpracy międzyresortowej jest zbożny i absolutnie jedynie słuszny. Proszę wyczuć oczywiście odrobinę ironii w mojej głosie, bo byłem świadkiem różnych usiłowań właśnie połączenia aktywności resortów, głównie nauki i spraw zagranicznych, i wychodzi to bardzo różnie. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że nie jest to tylko bolączka polska. Silosowość resortowa jest znaną przypadłością wszystkich centralnych administracji. Ale żeby nie psioczyć i nie mówić, że tylko nam się nic nie udaje, to proszę pamiętać, że mamy naprawdę w tej chwili kilka elementów, które są niebywale istotne i aktywne. I rzeczywiście, gdyby się udało je scalić w pewien system, to myślę, że w bardzo krótkim czasie zobaczylibyśmy ogromny postęp, gdy chodzi o efektywność wykorzystania narzędzi oferowanych przez dyplomację naukową. Tak, bo z jednej strony wspomniana Akademia Nauk z siecią baz zagranicznych, z drugiej strony nasze agendy w Brukseli, czyli znowu Biuro Polskie, to jest Biuro Polskiej Akademii Nauk, dedykowane praktycznie rzecz biorąc właśnie afirmacji współpracy polskich instytucji działających pod egidą Akademii Nauk z partnerami w Unii, szczególnie w kontekście programów unijnych. Business Science Polska to znowu taki przyczółek bardziej technologiczno-biznesowy, ale wciąż dedykowany tym samym sprawą, znowu w Brukseli, tak? No w Polsce wreszcie doczekaliśmy się Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która jest dedykowana temu właśnie, żeby sprzyjać umiędzynarodowieniu polskiej nauki. Tego nam bardzo, bardzo brakowało i to jest ten ostatni brakujący element systemu finansowania nauki, który domknął niejako reformy nauki prowadzone przez ostatnie 30 lat. I czego wobec tego brak? No cóż, no brak jest wciąż właśnie tej woli politycznej, o której tu przed chwilą pani doktor Narska wspomniała, ale woli politycznej na poziomie długookresowego działania, pewnej ponad partyjnej zgody, że to jest jeden z tych kierunków, który powinien być realizowany w horyzoncie powiedzmy dekad, a nie właśnie pewnej akcyjności, która niestety no, jest wielką przypadłością polskiego zarządzania.
jak to powinno być zrobione? No mamy też te narzędzia. W Ministerstwie Nauki istnieje Departament Współpracy Międzynarodowej, który w zasadzie powinien się tym zajmować, tak? No mamy DDPIK, o którym wspomniała Pani, czyli Departament MSZ-u zajmujący się, no bardzo szeroko, to nazwa jest nieco myląca, bo tam również działania z zakresu dyplomacji naukowej się mieszczą, proszę mi wierzyć. Jest oprócz tego w MSZ-cie Departament Współpracy Ekonomicznej, czyli mielibyśmy też tą część, która w zasadzie jest dedykowana no, tej innowacyjności, o której żeśmy tutaj też wspomnieli, więc są te elementy. Trzeba byłoby tylko właśnie jakiegoś decyzyjnego miejsca, które byłoby w stanie to skoordynować, nie zarządzać, to się nie da, raczej skoordynować. Więc no, ja z utęsknieniem czekam, że wreszcie gdzieś to się przebije do rządzących, nie na zasadzie, jak powiadam, jednokadencyjnej aktywności, która się potem kończy wielkim rozczarowaniem i szczerze powiedziawszy stratą potencjału budowanego z trudem i za dosyć duże pieniądze w czasie, kiedy właśnie aktualnie rządzący są przekonani do tego rodzaju inicjatyw. I to jest ta zasadnicza bolączka, z którą się borykamy od bardzo dawna, bo przepraszam bardzo, no ja jestem akurat chyba w tą osobą, która może powiedzieć, że na przestrzeni no ponad dekady widziałem właśnie górki i dołki w takim zarządzaniu dyplomacją naukową w Polsce. Ostatnie kilka lat było, jak sądzę, bardzo dobre pod tym względem, ale nie mogę powiedzieć, żeby kolejne kilka lat, tak jak się rysują, można było tym samym przymiotnikiem opatrzyć. Więc no, po prostu pewna stabilność w wykorzystaniu tego narzędzia, jak każdego narzędzia dyplomacji, jest niebywale potrzebna i bez niej się po prostu to nie uda. Bo powiadam, potencjał jest, no nie wspomniałem tutaj choćby jeszcze o tak istotnych elementach, jak to, że posiadamy stacje polarne na obydwu biegunach. Jesteśmy no, jedną z nielicznych potęg polarnych, nazwijmy to, na świecie, tak, i tak dalej, i tak dalej. Można by toczyć, ten potencjał jest, naprawdę. Natomiast, jak mówię, no brakuje tutaj pewnego dostrzeżenia tegoż potencjału, poszanowania go i wykorzystania w końcu. Bardzo. I teraz poproszę pana profesora Patryka Pleskota o pana jakieś wizje, remedium, przemyślenia na ten temat. Oczywiście wizje remediów zawsze są łatwiejsze niż ich realizowanie, no ale tak to już musi być. Bardzo krótko, bo tutaj państwo są specjalistami. A propos tego, co mówił profesor Konarzewski, a propos potencjału właśnie, moim zdaniem tutaj potencjał jeszcze tkwi w pewnej, że tak powiem, słabości. To znaczy zobaczmy, że przez ostatnie 30 lat, a zwłaszcza powiedzmy 15, 20, nastąpił bardzo duży drenaż mózgów, prawda, w wyniku migracji nie tylko zarobkowej, ale również no, intelektualnej bym tak to ujął. I to nie są dziesiątki, to nie są setki, są tysiące naukowców, którzy zaczepili się gdzieś na świecie, później tysiące studentów, którzy wybrali na miejsce swojej kariery naukowej nie Polskę, tylko oferujące im lepsze możliwości kraje. Ale w ten sposób no, powstała trochę samoistnie pewna sieć czy grupa i może tutaj ten potencjał też można szukać. Znaczy próbować dotrzeć do tych ludzi, czy traktować ich trochę jako takie wtyczki, mówiąc brzydko, które mogą nam otwierać pewne możliwości, pewne drzwi. Nie wiem szczerze mówiąc jak to zrobić, ale moim zdaniem ten potencjał emigracyjny jest duży i to zarówno od strony właśnie takiej stricte naukowej, jak i znowu do tego powracam wizerunkowej, no bo przecież na świecie mamy około 20 milionów ludzi, którzy mają polskie korzenie. No jest to potencjał niewykorzystywany właściwie od lat, być może nie da się już tego jakoś wykorzystać, ale moim zdaniem gdzieś tutaj nacisk na tą taką potencjał lobbystyczny, prawda, z jednej strony osób polskich korzeniach, z drugiej strony właśnie ten potencjał naukowy w postaci naukowców, prawda, no też o korzeniach polskich, czy po prostu nawet wykształconych, czy urodzonych w Polsce, którzy już działają w najróżniejszych miejscach, zakątkach świata i to naprawdę w licznym gronie, no to jest gdzieś ten kierunek, który bym dostrzegał, ale mówię, to jest tylko taka luźna myśl, nie wiem do końca, jakie tutaj mechanizmy, jakie drogi można by zastosować.
Miałem jeszcze drugą myśl, ale szczerze mówiąc w tym momencie mi uciekła. Jak sobie przypomnę, to jeszcze pozwolę sobie do tego wrócić. Uciekło. A wiem, przepraszam, już. Krótka zupełnie sprawa. Komercja, proszę Państwa. No moim zdaniem Państwo też powinno wchodzić w jakieś współpracę z podmiotami komercyjnymi. To a propos wizerunkowego, prawda? Wykorzystywać te dziedziny czysto komercyjne często, gdzie Polacy są mocni. To są chociażby strefa, prawda, gier komputerowych, gdzie rzeczywiście polskie firmy są bardzo mocne. Czy nie dałoby się, to oczywiście trochę teraz upraszczam i tak może kolokwializuję, nie udałoby się w Wiedźminie chociażby przemycić jakichś wątków nawiązujących do bardziej do historii Polski, prawda? No może by się udało, jak popatrzymy sobie, to znam trochę z autopsji, nawet na kreskówki, nie wiem, francuskie, rosyjskie, tam mamy bardzo fajnie przemycane elementy kultury, które później tym dzieciom oglądającym to na całym świecie pokazują, jak fajny jest Paryż, jaka tutaj jest ciekawa folklor rosyjski. Czy tutaj też nie można iść taką drogą? No wydawałoby się może niepoważną, ale w poważnych zupełnie zamiarach i w poważnych celach. Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że no w momencie, w którym państwo zaczyna się wtrącać, mówiąc brzydko, do działań komercyjnych, to nie zawsze musi się skończyć pozytywnie, no ale po to też może uprofesjonalnienie dyplomacji publicznej, tutaj bym w tą stronę szedł, żeby właśnie taka symbioza, czy taka współpraca była korzystna dla obu stron. Tyle bardzo luźnych myśli. Dziękuję bardzo. No tutaj jeśli chodzi o współpracę z podmiotami komercyjnymi, no to czasami różnie to wychodzi. W latach 90. podjęto taką inicjatywę budowy marki polskiej i też współpracowano z wybitnymi specjalistami z zakresu promocji, marketingu i też państwo dużo pieniędzy wydało na te programy i jakby nic z tego nie wynikło, tak? Nie, tej strategii nie ukończono, nie wypromowano, marka polska jako taka nie istnieje, więc to różnie bywa. Proszę Państwa, teraz chciałabym, żebyśmy przeszli do kontentu, czyli do tej treści i tutaj myślę, że Pan Profesor Pleskot będzie miał o wiele większe pole do popisu. Obserwuje się od jakiegoś czasu taką jakby zmianę, jeśli chodzi o te dyplomacje szczegółowe. Pojawia się pojęcie dyplomacji historycznej, prace są zainaugurowane nad strategią dyplomacji historycznej, pojawia się Rada Dyplomacji Historycznej, ten wątek promowania narracji polskiej poza granicami, czy w kontekście walki z negatywnymi, krzywdzącymi stereotypami, czy też budowy pozytywnego wizerunku, jakby tutaj są te dwojakie cele. Jak Państwo widzicie relacje między dyplomacją naukową a dyplomacją historyczną? Czy są to zupełnie rozbieżne sfery? Czy jednak można znaleźć jakieś elementy wspólne? Ja tutaj wspomnę chociażby o takiej inicjatywie, która jest też, wydaje mi się, bardzo istotna w kontekście i dyplomacji naukowej, i dyplomacji historycznej, jak organizowanie kongresów zagranicznych badaczy historii Polski. I w to również jakby MSZ wszedł, Departament Dyplomacji Publicznej, jako taka forma naukowego, historycznego przekazu, z dala od, prawda, publicystyki, która często jest nacechowana bardzo dużymi emocjami, ale rzetelny warsztat naukowy, dyskurs historyczny, naukowy. Więc jako pierwszą, trzymając się kolejności, poproszę panią dr Monikę Szkarłat o pani wypowiedź na temat relacji pomiędzy dyplomacją naukową, historyczną, czy pani widzi to jako dwie odrębne sfery aktywności, czy też może jest jakiś wspólny element, jakaś wspólna płaszczyzna tych dwóch koncepcji? Znaczy ja już jakby na ten temat chyba w pierwszych zdaniach się wypowiedziałam na początku debaty, że dla mnie są to dwa odrębne wymiary dyplomacji. A ponieważ może to jest związane też z faktem, że mnie naukowo interesuje bardziej ta tak zwana dyplomacja dla nauki, czyli po prostu umiędzynarodowienie nauki,
Stąd też, jeżeli miałabym tu widzieć jakikolwiek związek, to pewnie bardziej patrzyłabym na historię jako po prostu na przedmiot, który, na dziedzinę nauki, która może być w ten czy w inny sposób umiędzynarodawiana. Natomiast no jakby tutaj, jeśli chodzi o związek, ja łączę dyplomację historyczną zdecydowanie bardziej z dyplomacją kulturalną czy szerzej publiczną, więc tam bym upatrywała tych korelacji. No tak jak powiedziałam, dla mnie przede wszystkim też z punktu widzenia analizy celów, może nie rzeczywiście deklarowanych przez instytucje państwa, mówię tutaj o Polsce, czy zapisanych, to te cele dyplomacji naukowej polskiej rzeczywiście ogniskują się wokół przede wszystkim umiędzynarodowienia nauki, promocji tego potencjału naukowego Polski. Tutaj też ad vocem, jeśli chodzi o tą społeczność, o diasporę polską za granicą, to oczywiście to też w dokumentach już się pojawiło, między innymi ten dokument, z którym szczerze powiedziawszy nie wiem, co się dzieje, ale mam tutaj na myśli kierunki promocji Polski za granicą, który nadal chyba obowiązuje, bo to tam cezura czasowa była 2017-2027, ale no tak jak mówię, nie wiem jak on jest realizowany i czy w ogóle, natomiast wiem, że między innymi NAWA, jedna z tych agencji wykonawczych, posiada pewne instrumenty, programy, które są kierowane do diaspory, ale jeżeli byśmy mieli patrzeć i szukać gdzieś jakiejś korelacji efektywności tego typu działań, to niestety, jeśli patrzymy na indeksy, na rankingi, na przykład związane z atrakcyjnością polskiej nauki dla doktorantów zagranicznych, to ostatni ranking za rok 2020, wydany w 2021, za rok 2020, czyli ten ranking europejskiej innowacyjności, jesteśmy przedostatni, a ostatnia jest Grecja, jeśli chodzi o atrakcyjność państwa dla zagranicznych doktorantów. Państwa, ci liderzy, to jest Luksemburg, Szwajcaria, tam też piąte chyba miejsce to jest Francja, później Wielka Brytania, więc jak na razie to tutaj nie do końca wszystko funkcjonuje dobrze. A dlaczego? Myślę, że rację ma w swojej analizie profesor Marek Kwiek, który chyba w jednym z ostatnich swoich raportów w konkluzjach dotyczących stanu umiędzynarodowienia polskiej nauki diagnozuje tenże zły stan tym, że to, o czym mówił profesor Konarzewski, brak kontynuacji, brak pamięci instytucjonalnej, brak stabilności polityki państwa, a przede wszystkim brak długoterminowego, stabilnego źródła finansowania, dlatego że naukę i umiędzynarodowienie nauki finansuje się z pieniędzy publicznych państwa, a nie z grantów zewnętrznych, bo to jest w tych najlepiej funkcjonujących systemach, to jest tylko i wyłącznie dodatek. Ale przede wszystkim no jakby tutaj bym się skupiała na takiej kontynuacji strategii, określeniu pewnych celów i żeby to dla wszystkich było jasne i precyzyjne, więc trochę odeszłam od tematu głównego, czyli tej relacji dyplomacja historyczna-naukowa. No ja zdecydowanie gdzieś bardziej jestem w kierunku połączenia tego z dyplomacją gospodarczą, a to dlatego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, czyli w Unii Europejskiej i funkcjonowanie jednolitego rynku i powiązanie to, jak to Komisja Europejska też wyjaśnia, że to ma ścisły związek z
polityką innowacyjności i właśnie dyplomacja naukowa ma być jednym z instrumentów tejże polityki innowacyjności Unii Europejskiej. Czy coś, co ostatnio się pojawiło i znowu kolejny modny termin, który się pojawia w dokumentach, czyli tak zwana autonomia strategiczna Unii Europejskiej. Jednym z elementów tejże autonomii strategicznej jest autonomia technologiczna, rozumiana szeroko właśnie też jako ten potencjał naukowy, co Unia Europejska rozumie jako zdolność zarządzania współzależnościami w środowisku międzynarodowym. Nie autonomia w sensie suwerenność, indywidualność, tylko właśnie zdolność zarządzania współzależnościami, co w takiej rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy, jest niezwykle cenną umiejętnością. Dziękuję bardzo i jakby dwa słowa komentarza odnośnie tych rankingów innowacyjności, atrakcyjności. Ja myślę, że tutaj też ta zmiana, jaką przeszły polskie wyższe uczelnie i tryb organizacji studiów doktoranckich, jesteśmy od 2 lat w systemie szkół doktorskich, jest to zupełnie nowa filozofia, jeśli chodzi o organizację studiów doktoranckich, więc myślę, że tutaj jeszcze przyjdzie czas na to, żeby szkoły doktoranckie i aktywność, jakby atrakcyjność dla studentów zagranicznych ocenić. Natomiast te niskie wskaźniki innowacyjności, one się utrzymują od wielu lat i tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że nie zmienia się, nie ma rozwiązań systemowych i UMCS jest doskonałym przykładem tego, że powstaje bardzo wiele ciekawych wynalazków, patentów, ale one nie są komercjalizowane. Jeżeli nie jest coś komercjalizowane, to nie może być wykorzystane jako element też promocyjny, prawda, bo nie ma tego efektu przełożenia na rynek, na społeczeństwo, na rozpoznawalność, więc tutaj wydaje mi się, że ten systemowy, brak systemowych rozwiązań, powiązania ścisłego świata nauki, uniwersytetów i świata biznesu, to się dopiero tworzy. Strategie, działy zajmujące się komercjalizacją, to jest dopiero jakby na tym wstępnym etapie, więc jakby siłą rzeczy, no źródłem innowacyjności są uniwersytety, ośrodki naukowo-badawcze. Jeżeli nie ma związku ze światem biznesu, to nie ma, prawda, tego efektu komercyjnego, więc myślę, że no jeżeli ten proces jest na takim etapie, no to trudno oczekiwać jakiejś radykalnej zmiany. Ja się tym interesuję jakby z innych względów i jakby też patrząc w kontekście historycznym, rzeczywiście Polska, tam są różne wskaźniki, jeśli chodzi o innowacyjność i kwestie na przykład dotyczące wykształcenia społeczeństwa, to różne wskaźniki. Natomiast jeżeli się bierze pod uwagę tylko i wyłącznie kwestie patentów międzynarodowych, przełożenia na jakieś sukcesy komercyjne, to tutaj rzeczywiście ta sytuacja bardzo, bardzo powoli się zmienia. Dziękuję bardzo, ale wracamy do naszego głównego tematu i teraz poproszę pana profesora Patryka Pleskota o jego opinię, jeśli chodzi o relacje między dyplomacją naukową a dyplomacją historyczną. Wcale nie chcę długo mówić, bo to jednak jest tylko jeden z tematów, który tutaj poruszamy. Mnie bardziej w tym temacie interesuje jeszcze jedna relacja, która z tym się oczywiście wiąże, mianowicie relacja między samą nauką a dyplomacją historyczną chociażby. Jest takie pojęcie, którego nie lubię, przyznam, polityka historyczna. Mnie jako naukowcowi, historykowi, no to określenie trochę zgrzyta, no bo albo polityka, albo historia, można by trochę powiedzieć. No jako naukowcy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zachować obiektywizm i nie można przemilczać faktów, które nam się wydają niekorzystne z punktu widzenia politycznego. Natomiast no bardziej może jako obywatel, czy no poza też samą nauką historyczną, no rozumiem, że państwo powinno prowadzić swoją politykę historyczną czy dyplomację historyczną. A dlaczego? No bo prawda smutna jest taka, że inne państwa po prostu prowadzą tą politykę. Jeżeli my nie będziemy jej stosować, to oni nam narzucą swoją narrację, bo mamy tutaj po prostu kwestię współdziałania, ale często przeciwstawiania się różnych narracji w miarę czy w ramach uprawiania polityki dyplomacji historycznej. Oczywiście mamy jedną Unię Europejską, ale nie mamy jednej narracji historycznej, no czego najlepszym przykładem jest chociażby kwestia
postrzegania, prawda, naszej kierunku do ratowania ludności żydowskiej i tak dalej. Jak wyjdziemy poza Unię Europejską, no to ten spór staje się no, jeszcze bardziej wyraźny. No dość wspomnieć o ostatnich wypowiedziach Łukaszenki, który stwierdził, że prawda Białostocczyzna jest tak naprawdę białoruska, prawda? Czy prezydent Putin, który w artykule no, idzie w stalinowskiej po prostu linii rozumowania, prawda, argumentuje, dlaczego Sowieci 17 września 1939 roku wkroczyli do Polski, no, powtarzając, kalkując właściwie propagandę stalinowską. No i tutaj jest problem, prawda? A skoro jest problem, to trzeba próbować z nim walczyć i stąd potrzeba polityki dyplomacji historycznej. Mówię, jako naukowiec może mi się to bardzo nie podobać, no ale jako państwo taką politykę powinniśmy prowadzić i w ramach niej starać się pokazać to, co leży w interesie po prostu naszej ogólnie polityki zagranicznej. No nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Oczywiście jest to zadanie bardzo trudne, bo tu wracamy do początku. No jesteśmy państwem średnim, stąd mamy średnie możliwości. W momencie, w którym jeszcze no, istnieje pewna tendencja do postrzegania niektórych wątków, prawda, związanych z historią Polski, no to bardzo trudno jest przez tą tendencję się przebić. Jeżeli corocznie mamy kilkaset artykułów na całym świecie, od Portugalii po Nowy Jork, prawda, gdzie mówi się, używa się określenia polskie obozy śmierci, prawda, kiedy to używa sam prezydent Stanów Zjednoczonych, no to jak z tym walczyć? No to jest troszeczkę walka z wiatrakami, no ale trzeba tą walkę podejmować, ale głównie wychodząc poza to polskie podwórko, starając się dotrzeć do mediów społeczeństw zachodnich, no bo po pierwsze posługując się też nie językiem polskim, tylko ich językami. Tutaj bardzo mi się podoba inicjatywa Opowiadamy Polskę Światu, prawda, którą prowadzi Instytut Nowych Mediów, no właśnie organizacja pozarządowa. Teraz IPN też w koprodukcji z tymi. Rzeczywiście tam to widać osiągi, na przykład informacje dotyczące 40-lecia Solidarności, jak ktoś się chwali ten instytut, miał prawie miliard wyświetleń, prawda, na całym świecie. Oczywiście to nie jest jeszcze, no, nie znaczy, że nagle miliard ludzi zaczął myśleć o Solidarności i o Polsce, tak jak my chcemy, ale jest to chyba ta sfera działań, w której możemy próbować podejmować tą rękawicę i walczyć o, no, to są może złe słowa, ale no, próbować przebić się z naszym dyskursem. Bo polityka historyczna, jak już mówiłem, to jest no, spór o, czy walka, no to nie jest to może to słowo, ale jest to jakby zderzenie dyskursów, no i skoro inni to robią, no to my też powinniśmy. A oczywiście, czy to jest kwestia, która jest w ramach polityki, czy dyplomacji naukowej, czy dyplomacji publicznej, czy po prostu polityki zagranicznej, no to już możemy oczywiście to sobie szufladkować, no trochę jak to nam jest wygodnie. Mówię, nie chcę dłużej mówić, bo to jest tylko jeden z wątków tej naszej dyskusji, tak więc myślę, że tyle wystarczy. Tutaj ja bym jakby chciała zwrócić na dwie kwestie uwagę. Po pierwsze, według mnie istnieje coś takiego jak europejska narracja historyczna, ponieważ ona jest, ta historia, to oczywiście nie cała historia, wątki, prawda, ona jest zredukowana do pewnych takich kluczowych elementów i na to nie tylko my zwracamy uwagę, gdy się czyta literaturę z innych państw, na przykład Szwedzi, jak przeszli, prawda, taki rachunek sumienia od tego myślenia o sobie, że byli państwem neutralnym, prawda, że nie wspierali w czasie II wojny światowej Hitlera, do rozrachunku i do tej uniwersalistycznej narracji europejskiej, gdzie na pierwszym miejscu jest Holokaust jako takie doświadczenie ogólnoeuropejskie, gdzie ta historia patriotyczna, taka bohaterska została gdzieś tam zredukowana do minimum, to myślę, że jest ta narracja. Natomiast z drugiej strony ten dyskurs historyczny, ja jestem świeżo po konferencji naukowej i widzę, że jest taka ciekawość Polski. O tym się mało mówi, właśnie w sferze historii, w sferze narracji, w sferze łączenia polityki i historii. O tym się, jakby to zapotrzebowanie powoduje, że powinniśmy wychodzić, to nie jest na zasadzie zero-jedynkowej, że my przeciwko komuś. Każdy, prawda, ma własną interpretację historii, każdy przedstawia swój punkt widzenia. To nie jest, żeby przekonać kogoś do swoich racji, ale żeby przedstawić swoją wizję. Czy ktoś to kupi, czy nie, to już jest zupełnie inny problem. I druga kwestia, ja myślę, że Unia Europejska i nasze członkostwo w Unii Europejskiej tutaj dało nam świetne pole manewru, patrząc chociażby na rezolucję, która została przyjęta
dwa lata temu odnośnie pamięci historycznej Europy, prawda, gdzie mówi się o pewnej i też jakby te, o czym pan wspominał, te wątki podnoszone przez prezydenta Rosji, powrót do narracji no, czysto stalinowskiej, one też się zderzają ze stanowiskiem, to nie jest stanowisko Polski, to już jest stanowisko Parlamentu Europejskiego, to jest stanowisko Unii Europejskiej, więc to zupełnie ma inny wymiar, jeśli chodzi o tą narrację i zwalczanie tych no, fake newsów, tak, czy fałszywej historii, czy pisanej na nowo historii, jak to jest przedstawiane w prasie, w mediach na całym świecie. Natomiast kwestia... Pełna zgoda. Kwestia tych krzywdzących stereotypów, no to jest taka praca u podstaw. Ja myślę, że to chyba minister Sikorski to jakby zinstytucjonalizował w tym sensie, że dyplomaci mają obowiązek, dyplomaci w różnych państwach reagować, że to nie jest na zasadzie dobrowolnej, tylko to jest na zasadzie takiej pojawia się i prawda, reagujemy. Natomiast dzisiejszy rozwój technologii mediów świetnie pozwala na bardzo szybką reakcję. Więc myślę, że to jest jakby odrębny problem, walka ze stereotypami, a odrębny problem promowanie, komunikowanie swojej narracji historycznej. Dziękuję bardzo i teraz pana profesora Marka Konarzewskiego proszę o komentarz, o opinię na ten temat. Ja się tutaj do końca z panią nie zgodzę, dlatego że gdyby ci dziennikarze nadużywający tej nieszczęsnej frazy nauczyli się historii w sposób poprawny, to nie mielibyśmy tego problemu, więc wracamy znowu do źródeł, czyli do tego, że powinniśmy docierać do tych instytucji, które tą wiedzę im do głowy wkładają, czyli do uniwersytetów. I tu dyplomacja historyczna jest jak najbardziej na miejscu i my to robimy no nie zawsze udatnie, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest akurat chyba najbardziej kosztowny fragment dyplomacji naukowej. Bo żeby tu być skutecznym, trzeba byłoby rzeczywiście podjąć trud umieszczenia na przykład na czołowych uniwersytetach amerykańskich, bo tu w zasadzie o USA mówimy, katedr, które byłyby na tyle silne pod względem intelektualnym, że promieniowałyby no, tą narracją, nie lubię tego słowa, tak, ale powiedzmy no, właśnie wiedzą, która pozwalałaby na zmianę nastawienia w percepcji i interpretacji historii. Broń Boże, nie mówię tutaj o tym, żebyśmy coś przeinaczali, tylko raczej właśnie stwarzali klimat, w którym będziemy postrzegani w sposób bardziej pozytywny i to chodzi o proporcje po prostu, tak? Bo my powiedzmy sobie szczerze, w większości podręczników historii w Stanach Zjednoczonych w ogóle istniejemy w postaci paru linijek, tak? Takie próby były trochę ponad 10 lat temu. Próbowaliśmy ze skutkiem, powiedziałbym, dosyć umiarkowanym stworzyć katedrę na Wydziale Historii Uniwersytetu Columbia. Były też zupełnie niedawne próby podobne na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. To jest jedna z możliwości. Wspomnieliście państwo o diasporze naszej, no to jest naprawdę ogromny potencjał. Ja, proszę mi wierzyć, no, moje doświadczenia są jedynie dobre. Bardzo wielu z tych wyjeżdżających za granicę jest bardzo chętnych do współpracy z Polską. Mamy programy powrotowe, właśnie NAWA takie programy oferuje, ale wiele z tych osób w tej chwili już jest na takim etapie swojej kariery, że nie będzie chciało wrócić do kraju. To jest wciąż ten ogromny zasób, z którego powinniśmy korzystać. To są również instytucje, że wspomnę o Fundacji Kościuszkowskiej, znowu wracając do Stanów Zjednoczonych. To jest ten fragment naszej infrastruktury, naszej, naprawdę naszej, która jest do wykorzystania, ale tu wrócę do początku naszej dyskusji. To musi być spięte w taki bardzo konsekwentny sposób, który będzie pozwalał nam na realizację tych celów, choćby wizerunkowych, w sposób skuteczny i konsekwentny. Jeszcze raz to z tego słowa tutaj użyję. Więc dyplomacja historyczna, jeżeli by ją wydzielać w ogóle, na pewno jest do zrobienia pod warunkiem wszakże, jeszcze raz to powtórzę, że będziemy
chcieli tutaj naprawdę bardzo duże środki finansowe na ten cel spożytkować. Owa katedra na Columbii kosztowała parę milionów dolarów. To mówimy o tego typu wydatkach. Naprawdę, jeżeli to ma być skuteczne, to niestety trzeba od razu powiedzieć, że jest to również drogie. Ale powinno być, naprawdę. Proszę mi wierzyć, po paru dobrych latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych, gdzie widziałem, jak nasz szacowny sąsiad Niemcy bardzo skutecznie spowodowały rozdzielenie dwóch pojęć, nazizmu i Niemiec w takiej powszechnej, potocznej wiedzy historycznej, widzę, jak to jest skuteczne. I to jest ten przykład, ten nieszczęśliwy dla nas w sensie historycznym, z którego powinniśmy czerpać, jak sądzę, dobre natchnienie do tego, jak to zrobić, tak? Jak być tak skutecznym? No właśnie, to jest to pytanie, z którym bym chciał tutaj pozostawić Państwa do dalszej części dyskusji. Słowo jakby podsumowania, uzupełnienia. Rzeczywiście, tylko że Niemcy budowały swoją narrację historyczną od jakby zakończenia II wojny światowej, Niemcy zachodnie. Miały możliwość, miały publikę, mogły powoli zmieniać ten sposób postrzegania swojego państwa. Natomiast Polska dopiero po 89 roku mogła wyjść na szerszy plan. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, zgadzam absolutnie, że najważniejszy z punktu widzenia zmiany świadomości jest proces edukacyjny. Tylko pamiętajmy o tym, to pan profesor Plesko powiedział na początku, że ta polityka, ona też jest motywowana interesami i że my chcemy zmienić coś, to nie znaczy, że to się zmieni. Musi być też jakby ta druga strona, która jest otwarta na ten proces. Ja pamiętam na początku lat 90. były powoływane komisje podręcznikowe polsko-izraelskie, które miały przegląd zrobić, prawda, bo ciągle jest ten stereotyp Polaków, on teraz bardzo mocno jest też eksponowany jakby w innych kontekstach, Polaków współodpowiedzialnych za Holokaust. Więc tutaj bardzo wiele tych wątków historycznych, interpretacji, wydarzeń historycznych i pierwszy raport do niczego nie doprowadził. Wznowiono pracę komisji i znowu zakończyło się to fiaskiem. Teraz prace jakby też dotyczą Niemiec i Polski, przedstawiania II wojny światowej. I też widać ogromne problemy, jak zbudować narrację, która pogodzi, prawda, to, co my myślimy i jak my postrzegamy historię, z tym, jak postrzegają Niemcy, czy Żydzi w Izraelu, czy jakieś inne państwo. Więc to jest coś bardzo trudnego do zrealizowania. Ja nie chcę powiedzieć niemożliwego, ale bardzo trudnego. Natomiast jeśli chodzi o to, co pan profesor powiedział o Stanach Zjednoczonych, no system amerykański troszeczkę inaczej funkcjonuje i tam się funduje, prawda, katedry, funduje się profesury, ktoś to finansuje, tak, i tutaj rzeczywiście, jeżeli chcemy, żebyśmy byli widoczni, no to nie można trzymać się za portfel, tylko trzeba po prostu wydać te pieniądze i konsekwentnie finansować to, żeby przebić się ze swoją narracją do szerszej publiki. Dziękuję Państwu bardzo za te wypowiedzi. Został nam ostatni temat, taki troszkę bym powiedziała z pogranicza, mniej merytoryczny w kontekście dyplomacji naukowej, ale myślę, że bliski sercu każdemu, kto ma związek z nauką. I ten temat dotyczy relacji pomiędzy nauką a polityką. Czy nauka ma wpływ na politykę? Czy wiedza naukowa jest wykorzystywana przez decydentów? Czy jest jakaś forma wsparcia ze strony świata nauki dla procesów decyzyjnych? Bo wiemy, że w innych państwach, i tutaj znowu klasyczny przykład Stany Zjednoczone, to co wyprodukują politolodzy amerykańscy, to później znajduje przełożenie w konkretnych działaniach. Jak Państwo widzą ten problem, czyli nauka, polityka? Czy nasi politycy boją się naukowców, że nie współpracują z nimi blisko? Czy coś się zmienia w tym temacie? Jak Państwo ten problem widzą? I poproszę panią doktor Monikę Szkarłat. Ta relacja jest oczywiście częścią dyplomacji naukowej. Tutaj według tej taksonomii Royal Society to jest ta część science in diplomacy, czyli
nauka w dyplomacji. Akurat tutaj ograniczone to było do rozumienia takiego wąskiego wykorzystania wiedzy eksperckiej w realizacji celów polityki zagranicznej państwa, ale oczywiście to ma znacznie w tym momencie dyskusja czy jakieś analizy tego dotyczące wychodzą znacznie dalej. No jesteśmy, można powiedzieć, w doskonałym momencie do rozmowy na temat relacji pomiędzy nauką a polityką, zarówno w wymiarze państwa, jak i w wymiarze międzynarodowym, bo pandemia dokonała, pewne rzeczy odsłoniła, ten czas kryzysu dokonał wielu przewartościowań i dyskusja na temat tej relacji powraca z powrotem na światło dzienne. No tutaj oczywiście jest bardzo wiele wymiarów tego, dlatego że należałoby oczywiście zacząć od elementu takiego, jakie jest w ogóle zaufanie do nauki, a do wiedzy naukowej, do wiedzy eksperckiej, do analizy w ogóle, co my rozumiemy poprzez wiedzę ekspercką naukową. Dla przykładu były takie badania ostatnio robione właśnie związane z okresem pandemii chyba w 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej i respondenci byli tam pytani o to, czy ufają różnego rodzaju gremiom doradczym, które ich rządom, ich państw doradzały w okresie pandemii. I pomimo tego, że autorzy jakby na początku mieli pewnego rodzaju nadzieję, że jednak pandemia sprawi, że społeczeństwa europejskie będą miały większe zaufanie do nauki, wcale tak się nie stało. Jednym z takich państw, które było tam analizowane, była Polska. I co ciekawe, z wypowiedzi respondentów wynikało, że nie ufają Radzie Medycznej przy premierze, a byli to respondenci, którzy nie popierali obecnego rządu, dlatego właśnie, że uważali, że Rada Medyczna i wchodzący tam naukowcy utracili neutralność, bądź też doszło do polityzacji nauki, czyli w jakiś nie do końca kontrolowany i zdrowy sposób przeszli na drugą stronę, tak to można by ująć. Więc właśnie tutaj jest jeszcze ten kontekst upolitycznienia nauki, to znaczy jak daleko te związki pomiędzy polityką a nauką powinny iść, jak one powinny być głębokie. To jest kolejny element. Poza tym bardzo ciekawym kontekstem, szczególnie właśnie w okresach kryzysów, takich z jakim mamy do czynienia teraz, jest to, że my znajdujemy się w takim momencie, który był przez Funtowicza i Rawica określany jako postnormalna nauka, postnormalna rzeczywistość, tak, gdzie tak naprawdę nie ma pewności co do tej sytuacji, w której się znajdujemy, nie możemy jej dobrze ocenić, zbadać. Dostępność informacji też jest ograniczona, jest czas znowuż na podejmowanie decyzji dla ośrodka decyzyjnego jest bardzo krótki, no i funkcjonuje w takim permanentnym napięciu, tak? Więc to jest też bardzo ciekawy kontekst właśnie tej relacji pomiędzy polityką a nauką. I jeszcze może znów z tego kontekstu międzynarodowego to funkcjonowanie grup wspólnot epistemicznych. To jest też bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że w wielu strukturach regionalnych, na przykład w strukturach współpracy regionalnej
w regionie Morza Bałtyckiego czy w Arktyce. Te wspólnoty epistemiczne tak naprawdę w tym momencie stają się no jakby jednostkami czy jakimiś aktorami samymi w sobie. To znaczy ci eksperci, którzy mieli doradzać międzyrządowym strukturom powołanym przez państwa, tak naprawdę stają się w tym momencie aktorami samymi w sobie, którzy wchodzą w ten obrót międzynarodowy właśnie posiadając wiedzę. No i tu powstaje pytanie, czy ta wiedza jest rzeczywiście całkowicie neutralna i oparta tylko i wyłącznie na faktach, czy może dochodzi tutaj jednak do pewnego rodzaju upolitycznienia czy wzięcia pod uwagę interesów innych podmiotów, na przykład podmiotów biznesowych, które też mogą mieć wpływ na kształt jakby finalny tej wiedzy czy tej ekspertyzy. Także no ja tu widzę bardzo dużo takich wątków, które tylko i wyłącznie jakby sygnalizuję, bo przecież nie mamy na to czasu, żeby o tym rozmawiać bardzo tak wnikliwie, ale są niezwykle interesujące. Dziękuję bardzo. I teraz poproszę pana profesora Pleskota, ale także pojawiło się pytanie od naszego widza. I myślę, że pan profesor tu będzie też osobą bardzo kompetentną, żeby na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ pytanie brzmi, co ze słynnym polskim antysemityzmem, czy warto używać polskiej dyplomacji, aby pokazać kłamliwość takich zarzutów? Jakby pan mógł się ustosunkować do tego pytania i następnie przejść do tej kwestii relacji między nauką a polityką. Pewno trzeba reagować, no po to jest dyplomacja, nie tylko dyplomacja historyczna, ale ogólnie, no żeby reagować na jakąś kreowanie czarnego wizerunku czy negatywnego wizerunku państwa. Każde państwo ma prawo w jego interesie leży, żeby się bronić. No oczywiście pytanie, jaka będzie skuteczność tych działań. I tutaj bym się zgodził z tym z wcześniejszą tezą, że praca organiczna. No musimy działać, mówić, próbować docierać do największych grup, do największych grup odbiorców, no żeby ten przekaz w jakiś sposób się przedzierał, no przy całych oczywiście ograniczeniach możliwości takich działań. No czasem wręcz się zastanawiam, czy taka z drugiej strony reakcja ostra dyplomatyczna no nie okazuje się przeciwskuteczna. No nie tak dawne spory związane z tą nowelizacją ustawy o IPN-ie, prawda, dotyczącą penalizacji określeń właśnie jak polskie obozy śmierci, czy negowanie, nie wiem, zbrodni ukraińskich, prawda, tam były też takie pomysły. No skończyło się to trochę wielkim wystrzałem, ale bez efektów i cichym wycofaniem się z takich rozwiązań. Tak więc oczywiście trzeba to stosować w jakiś sposób no, jednak subtelny, prawda? I tu właśnie może dyplomacja właśnie publiczna, jeżeli nie dyplomacja naukowa, a nie taka klasyczna, no trochę toporna, bym powiedział, czasem toporne działanie no, jest tym potencjałem, który należy wykorzystywać. Natomiast jeśli chodzi o związki nauki z polityką, no bym powiedział, że jest to toksyczny związek. To znaczy, no mam wrażenie, trochę tak mówiąc pół żartem, pół serio, że naukowcy czasem zbyt często słuchają polityków, a politycy zbyt rzadko naukowców. Oczywiście to też nie jest pewna reguła. Ostatnio czytałem dość ciekawy artykuł na temat właśnie klęski ekspertów, można by powiedzieć, jeśli chodzi o doradców amerykańskich w odcinku polityki wobec Afganistanu, prawda? I ta katastrofa związana z ucieczką właściwie z Afganistanu. Są takie analizy, że to jest też wina właśnie tego, że tutaj fachowcy i eksperci zbyt dużo mieli do powiedzenia. No kwestia oczywiście dyskusyjna. Jak już mówiłem, no jest to związek toksyczny o tyle, no, że proszę zobaczyć uwagę, że każdy styk właściwie nauki z polityką no, jest na pewno negatywny dla nauki, dla polityki już niekoniecznie. Mówiliśmy o tym upolitycznianiu po prostu. No to oczywiście żyjemy już w okresie postpozytywistycznym i takie no, określenia jak prawda obiektywna, czy nauka obiektywna są w dużej mierze już no, nieaktualne do końca, czy nie takie precyzyjne, ale to jeszcze nie powinno stanowić pretekstu i ułatwiać stwierdzenia, że skoro tej prawdy nie da się do końca ustalić, to stwórzmy sobie taką, która będzie wygodna politycznie, prawda? No to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, którego powinniśmy
unikać. No z drugiej strony wszyscy tutaj się zgadzamy, że państwo powinno prowadzić swoją politykę naukową, w tym też politykę historyczną, wizerunkową, publiczną, prawda? No ale jak zejdziemy na szczegóły, czy konkretne wybory, no to znowu zaczniemy się zastanawiać, czy nie jest to jednak no właśnie toksyczne. Powiedzmy, że mamy, nie wiem, dwa instytuty. Jeden zajmuje się promowaniem wizerunku Polski, pokazuje bohaterstwo Polaków w historii. Drugi bada dzieje II wojny światowej, pokazując również kwestie, nie wiem, szmalcownictwa, wydawania Żydów, pogromów i tak dalej. No i powiemy, dobrze, to Polacy mają promować pozytywną wizję, no to jeden instytut dostaje 10 milionów dofinansowania, drugi 2 miliony. No czy to jest jednak właściwe działanie, no, ale schodzimy już na poziom konkretnych decyzji. Z punktu widzenia polityki historycznej, tej wizerunkowej, tej tworzenia narracji, prawda, dyplomacji historycznej, no to jest działanie racjonalne. No, ale z punktu widzenia nauki, no zaczyna się tutaj segregacja, prawda, właśnie tych tematów, które są bardziej dobrze widziane, a i takie, które są mniej dobrze widziane. Z drugiej strony to się robi. Popatrzmy sobie na przykład, niedawno widziałem taką stronę, która zbiera z całego świata konferencje naukowe, które są organizowane. No dosłownie 2/3 z tych wszystkich konferencji dotyczyło kwestii Holokaustu, prawda? Martyrologii żydowskiej, czyli widać, że tutaj jest promowanie pewnej problematyki i to przynosi efekty. To z punktu widzenia polityki, nie wiem, Izraela czy tych różnych ośrodków badających zagładę, jest niezwykle pozytywne. No ale to z kolei zawłaszcza pewną przestrzeń na inne badania, które właśnie nie są priorytetowe z punktu widzenia polityki i przez to dostają mniejsze dotacje, przez to mniejsze szanse na rozwój. No to tylko podaję parę przykładów, żeby pokazać, że ten związek zawsze będzie toksyczny. To jest jakaś kwadratura koła, no bo politycy i naukowcy są na siebie skazani, ale mam wrażenie, że często ten kontakt no, okazuje się szkodliwy. No, mówię, upraszczam oczywiście, no zwłaszcza dla tej strony naukowej, a z drugiej strony no bez tego kontaktu właściwie dzisiaj nauka nie może być uprawiana. No tyle bardzo ogólnych myśli, bo to dotykamy naprawdę już kwestii gdzieś w etycznych. No, bardzo szeroka jest to problematyka, dlatego no przepraszam za tą ogólnikowość, czy za taką wręcz może truizmy, ale no nie chcę przedłużać. Kwadratura koła, toksyczny związek nie do uniknięcia, tak mi to bardzo skrótowo i upraszczająco ujął. Dziękuję bardzo i teraz pana profesora Marka Konarzewskiego o pana przemyślenia na temat związków polityki z nauką. Czy też tak pesymistycznie pan widzi jako związek toksyczny? Nie, to nie jest związek toksyczny, ale musi być uczciwy, co jest bardzo trudne. Ja przez ostatnie parę lat doradzałem ministrowi spraw zagranicznych i nie tylko personalnie ministrowi, czy ministrom raczej lepiej powiedzieć, ale naprawdę dosyć szeroko powiedziałbym wśród rządzących. I moje doświadczenia są bardzo różne, również i takie, gdzie no, spotykałem się z jawną wrogością tylko dlatego, że mówiłem rzeczy, których interlokutor po mnie nie oczekiwał, tak? Bo po prostu chciał tylko potwierdzenia własnych sądów. Więc no, to jest taki styk, powiedziałbym, wymiany myśli, informacji, gdzie no jednak przede wszystkim uczciwość naukowa jest najważniejsza, jeżeli chcemy dochować tych no, podstawowych, powiedziałbym, fundamentalnych wręcz dla nauki warunków, dla których ona w ogóle funkcjonuje. I tu naprawdę wydaje mi się, że nie ma chyba powodu, żeby się do postprawdy i postmodernizmu w ogóle odwoływać, bo ja jednak wierzę, że w tym zasadniczym elemencie, to wciąż jesteśmy w stanie dosyć precyzyjnie poglądy naukowe przekazać. Tylko że tu jest dosyć wyraźna różnica między komunikowaniem informacji z zakresu nauk przyrodniczych, które są, powiedziałbym, dosyć jednoznaczne w przekazie, w odróżnieniu od nauk społecznych czy humanistycznych, gdzie rzeczywiście problem się pojawia. A często w dzisiejszych czasach jeszcze w dodatku mamy styk tych dwóch rzeczy i nie da się ich łatwo rozdzielić. No, pandemia jest tego dobrym przykładem. I to, że jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład rady, jakie były udzielane rządom różnych krajów przez komitety naukowe, to się okaże, że ten sam problem rozwiązywany był na 100 różnych, często sprzecznych powodów i oczywiście sposobów, przepraszam.
I oczywiście można powiedzieć, że to wynikało ze specyfiki konkretnego miejsca, ale również w znacznej mierze z tego, że warunki społeczne, do których trzeba było rekomendacje, no w sumie medyczne, dostosowywać, są tak znacząco zmienne, że jednego z pełnego i spójnego komunikatu po prostu nie da się wypracować. I stąd potem rozczarowanie społeczne zarówno w konkretnych krajach, jak i globalne, tak, chociażby związane z rekomendacjami WHO i tak dalej. Więc kwestia jest bardzo złożona, to wiemy, natomiast sposób komunikowania tego politykom jest no, pewną bardziej działalnością raczej z zakresu, powiedziałbym, sztuki niż nauki. I tutaj kłopot polega na tym, że przynajmniej gdy mówimy o Polsce, to niestety nie mamy wciąż dobrze wykształconego korpusu, powiedziałbym, naukowców, którzy są w stanie ten komunikat w prosty, ale uczciwy jednocześnie sposób sformułować. To jest według mnie w Polsce jedna z wielkich słabości nauki polskiej, bo jak poprosimy o jakąś opinię, szacowny komitet, wiele ich jest w kraju, to zwykle dostaniemy z tego jakiś elaborat, z którego, przepraszam, politycy nie są w stanie zrobić użytku, dlatego że naukowcy nie są w stanie tego napisać tak, żeby to było użyteczne. Po prostu to jest pewna sztuka, którą posiedli nasi koledzy, koleżanki w Wielkiej Brytanii, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. My powinniśmy się tego jeszcze długo uczyć, to z pokorą, tak? Bo no, trzeba pamiętać, że to my z pieniędzy podatników jesteśmy opłacani po to, żeby właśnie taką ścieżką te pieniądze zwrócić. Więc tutaj przede wszystkim pokazałbym palcem na społeczność naukową jako tą, która, przepraszam, proszę, mam nadzieję, że się nikt z moich przyjaciół naukowców nie obrazi, nie dorosła jeszcze do końca w Polsce do tego, żeby w sposób skuteczny podpowiadać dobre rozwiązania politykom. No z drugiej strony rodzi to oczywiście reakcję w postaci niechęci bądź lekceważenia. I to jest ten stan, który mamy na dzisiaj, niestety, szczególnie w tych absolutnie palących kwestiach, już wyjdę poza pandemię, chociażby związanych z globalnym ociepleniem, choćby z rozwiązaniami dotyczącymi bilansu energetycznego, o którym pani wspomniała, rozwiązań, które z tym są związane i konieczne do wdrożenia. Także tu wydaje mi się, że przede wszystkim musimy my jako naukowcy odrobić pracę domową, jak ten komunikat powinien wyglądać, w jaki sposób powinniśmy to robić i przez kogo powinien być kierowany, bo niestety praktyka często jest taka, że no, rodzą się samoistnie spośród społeczności akademickiej tacy naukowi celebryci, którzy są słuchani bardzo chętnie, ale niekoniecznie to, co mówią, naprawdę jest warte tego, żeby ich słuchać. Może tu nie będę się posiłkował przykładami, ale zarówno w Polsce, jak i na świecie można byłoby takich przykładów sporo znaleźć. Więc to jest też kwestia odpowiedzialności gremialnej, tak? Tych ciał, które chciałyby się jakimiś problemami zająć, bądź się nimi zajmują, ale jak powiadam, nie są często w stanie sformułować rekomendacji w taki sposób, żeby to było skuteczne. I jeszcze raz powiadam, wydaje mi się, że powinniśmy naprawę tego rozpocząć od siebie, a dopiero potem oczekiwać, że politycy będą w stanie z tego skorzystać, a nie odwrotnie. Dziękuję bardzo. Puentując tutaj taki wątek osobisty, czyli ja wczoraj byłam na szkoleniu z komunikowania, jak komunikować wyniki badań publiczności, więc pierwsza zasada, trzeba poznać, do kogo mówimy, czyli wiedzieć, z kim mamy do czynienia i pod tym względem kształtować ten komunikat, więc myślę, że to był dobry wybór szkolenia. Ja Państwu serdecznie dziękuję, ponieważ czas minął, za bardzo inspirującą, rzeczową, ciekawą dyskusję i oddaję głos teraz Panu Piotrowi Brulikisowi. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za owocną dyskusję, bardzo ciekawą debatę. Wiele bardzo ważnych, poruszonych wątków. Wierzymy, że przyniesie to owoce w naszym projekcie, który chcemy szerzej przedstawiać naszym widzom.
szerszej publiczności. Bardzo serdecznie dziękuję naszym szanownym gościom, pani dr Monice Szkarłat za udział w dzisiejszej dyskusji. Dziękuję serdecznie panie profesorze, zwracam się do pana profesora Marka Konarzewskiego za swój dzisiejszy udział w naszym wydarzeniu. Dziękuję również panu profesorowi Patrykowi Pleskotowi za udział w dyskusji i pani doktor za moderowanie tej debaty, za bardzo cenne pytania, słuszne uwagi. Szanowni Państwo, dziękuję również portalowi blogpress.pl za współpracę. Przy okazji widzom, którzy nas oglądali, widzom, którzy nas będą oglądać, zapraszam serdecznie do siedziby Fundacji Janusza Kurtyki, w szczególności do biblioteki naszego patrona, zbiory około 12 tysięcy książek zgromadzonych przez świętej pamięci profesora Janusza Kurtykę. Mieścimy się w murach dawnego więzienia Mokotowskiego w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 37. Zachęcam również do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. I zapraszam na kolejne debaty. Serdecznie Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękujemy.